siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołu. Szósty set. Witamy w drugim odcinku podcastu Szósty set. Dziękujemy przede wszystkim za wszelkie opinie, które dostaliśmy od Was po pierwszym odcinku. Te pozytywne, których było naprawdę bardzo dużo, ale również te mniej pozytywne, gdzieś tam głosy krytyki, one zawsze nam też pomogą, żeby wiedzieć, co należy poprawić, na co zwrócić uwagę. Mamy nadzieję, że efekty będzie słychać już teraz. Żeby nie przedłużać, zacznijmy. Wiadomo, tematem numer jeden będzie pierwsza kolejka Plus Ligi. Wystartowała nasza liga. Wystartowała w Lubinie, gdzie Kuprum zmierzyło się z MKS-em Będzin. To był mecz transmitowany w telewizji. Zapewne większość z Was go oglądała, no bo na pewno wszyscy czekali na start tej ligi. 3-0 dla Lubina. Zanim my coś o tym meczu powiemy, to posłuchajmy Maćka Piaseckiego, który ten mecz obserwował na żywo w hali. Oddajemy głos Maćkowi. Siatkarze Kuprum Lubin w pierwszej kolejce zmagań poradzili sobie bez najmniejszego kłopotu z MKS-em Będzin. Właściwie tylko w drugiej partii tego spotkania były emocje. Tam była szansa na to, żeby zespół z Będzina mógł wygrać nawet seta. Piłka setowa przy stanie 24-23 była w górze, ale ostatecznie nie udało się gościom z Będzina wywieźć chociażby seta z Lubina. Kogo warto wyróżnić w zespole lubińskim? Na pewno Łukasza Kaczmarka, autora 18 punktów. Nie zawiódł też duet estoński na przyjęciu, czyli Kit Pupart i Robert Tacht. Odpowiednio 11 punktów Roberta i 10 punktów Puparta. Michał Masny, MVP tego pojedynku. No ale musimy powiedzieć sobie chyba to śmiało, że póki co to bardziej chyba MKS Będzin zawiódł w tym pojedynku i z pewnością nie tak sobie wyobrażali inaugurację Plus Ligi w swoim wykonaniu siatkarze trenera Stelio De Rocco. Dobra postawa Łukasza Kaczmarka, o czym wspominał już Maciek Piasecki, to jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, przekonał się o tym Rafał Araujo, że niemożliwym jest wygranie meczu siatkówki w pojedynkę. Brazylijczyk zakończył mecz z 45% efektywnością ataku, kończąc punktem 15 z 22 piłek, a mimo tego jednak jego zespół gładko uległ ekipie z Lubina. Coś, czego z pewnością zabrakło drużynie De Rocco, to efektywność w ataku z lewego skrzydła. Podstawowa w tym meczu para przyjmujących, czyli Waliński i Jordanow, atakując łącznie tylko 6 razy więcej niż Araujo, uzyskała koszmarne 4% efektywności w ataku. Jeśli odejmiemy im wszystkie zablokowane ataki i bezpośrednie błędy w ataku, to zanotowali oni zysk tylko jednego punktu. MVP spotkania w Lubinie został Michał Masny. Pierwszy mecz w barwach Lubina. Czy aż tak udany, żeby wręczać mu nagrodę MVP? Ja osobiście się z tym werdyktem nie do końca zgadzam. No ewidentnie Łukasz Kaczmarek to była ta osoba, która w moich oczach zasłużyła na nagrodę MVP. Michał Masny, główny zarzut chyba był taki, że do momentu, w którym Łukaszowi Kaczmarkowi szło bardzo dobrze, wybierał tylko Łukasza Kaczmarka, zaczął tak naprawdę rozgrywać, a nie tylko wystawiać dopiero w momencie, w którym Łukasz Kaczmarek miał pewien przestój. Po drugiej stronie siatki z kolei możemy tutaj stworzyć, powiedzmy, cykl Mistrzowie Świata Juniorów Watch. Pierwszy mecz sezonu i już mamy Łukasza Kozuba na rozegraniu w barwach Będzina. Nie był to zbyt udany mecz Łukasza, ale to, co myślę, że jest bardzo dużym pozytywem. Sama wypowiedź Łukasza pomeczowa była bardzo przemyślana. Widać, że jest to chłopak, który ma bardzo dobrze ułożone w głowie i myślę, że z ciężką pracą jest w stanie dojść na wyższy poziom. Posłuchajmy tej wypowiedzi dzięki uprzejmości Siatkarska Liga TV. Zdecydowanie tak nie powinno się to skończyć. Mieliśmy wszystko w swoich rękach w drugim secie. 3 punkty przewagi w końcówce, piłki w górze. No bardzo to boli. Jak najwięcej gry, dokładności i dobrych wyborów. Tego od siebie oczekuję. Taki mam cel na ten sezon. Wiem, że jestem w stanie to zrobić, bo fajnie się coś tam udało ugrać. Udowodniliśmy sobie, że naprawdę stać nas, mnie na grę na wysokim poziomie. Tylko teraz głowa, fajnie to sobie poukładać i z każdym dniem przychodzić na trening i te 2 godziny czy 2,5 na hali spędzać jak najważniejsze w moim dniu i myślę, że będzie dobrze. Coś, o czym nie wspomniałeś, Piotrze, jeszcze i coś, czego nie powiedział Maciek Piasecki, to zagrywka Roberta Tachta. Estończyk na pewno zaimponował swoimi zagrywkami, które osiągały prędkość chociażby 117 km na godzinę, 115 i 111. Od czasu do czasu posyłał też skuteczne skróty, nieco utrudniając przyjęcie drużyny Będzina. Z kolei drugi przyjmujący, estończyk Kate Pupart, zaliczył mecz bardzo, bardzo w swoim stylu, kończąc skutecznie 8 piłek. Co jest ciekawe, to chyba żadna z tych piłek nie trafiła bezpośrednio w boisko.
blisko. Każda z nich była skutecznie obita o blok albo niecelnie podbijana przez obrońców, ale chyba żadna z nich nie wpadła prosto w boisko. Tak, ja się zgodzę. Co do Puparta, jeszcze zauważę jedną rzecz. Pupart wrócił gdzieś do tej swojej formy, którą prezentował w pierwszym i na początku drugiego sezonu gry w Kuprum, bo pamiętamy chyba, że druga część poprzedniego sezonu nie była zdecydowanie udana w jego wykonaniu i to też był bardzo duży problem dla Kuprum, bo oni nie bardzo mieli zmianę za niego. Tam był Rafael Kumentakis, ale to jest zawodnik o zupełnie innej charakterystyce i gdy on wchodził na boisku, no to od razu siadało w lubińskiej ekipie przyjęcie i to był duży problem dla ekipy wówczas Gianniego Kretu. Natomiast to, na co chciałbym też zwrócić uwagę, albo może najpierw oddam głos Michałowi Potterze ponownie dzięki uprzejmości siatkarskiej Ligi TV. Zdecydowanie ten mecz rozegrał się w drugim secie, gdzie naprawdę całkiem dobrze graliśmy, walczyliśmy i w pewnym momencie wydawało się, że tego seta zdominujemy. No niestety głupie błędy, które przydarzyły nam się w końcówce i odwróciły się losy tego meczu, bo myślę, że gdyby było 1-1, to po tej 10-minutowej przerwie na pewno nie pokazalibyśmy tak żenującej postawy, jak pokazaliśmy w trzecim secie. I myślę, że bylibyśmy w stanie powalczyć o punkty. Niestety stało się inaczej. No właśnie, ten trzeci set tak naprawdę Kuprum dostało w prezencie, bo tam Będzin zagrał naprawdę bardzo słabo i chyba nie ma co wyciągać zbyt daleko idących wniosków po tym meczu, jak to będzie wyglądało, czy to jest faktycznie powrót do dużej formy Puparta i przede wszystkim na co stać w ogóle Kuprum. Na pewno pozytywny początek, no bo przecież to jest lider plus ligi po pierwszej kolejce, ale co będzie dalej zobaczymy. Z takich rzeczy, które gdzieś rzuciły mi się w oczy, to jest coś, z czego raczej nie znaliśmy Michała Masnego, czyli dość mało gry środkiem. Chyba Luminianie nie mogli specjalnie narzekać na przyjęcie, a mimo to tylko 6 piłek do Piotra Hajna i 4 do Dawida Guni, plus 2 do Przemysława Smolińskiego, który wchodził z ławki. No to w sumie daje nam to tylko 12 piłek w 3-setowym meczu. No nie jest to dużo. Nie jest to dużo, zwłaszcza jak na Michała Masnego. A myślę, że zarówno Dawid Gunia, jak i Piotrek Hajn to są środkowi, którzy może nie są wybitnie ofensywni, ale przy dobrych piłkach, a jak dobrze wiemy, Masty doskonale potrafi grać środkiem. Oni by te piłki kończyli, wybrał taką taktykę, Kuprum i tak wygrał 3-0. Tak, tu odnośnie tej gry kombinacyjnej Michała Masnego, czy tam bardziej jej braku, to może po prostu taka zasłona dymna przed kolejnymi rywalami, żeby nie pokazywać wszystkich wariantów gry środkiem, może do tego się ograniczmy. Zaczęliśmy w Lubinie, a potem karuzela plus ligi przeniosła się do Olsztyna, tam Indyk Pola ZS zmierzył się ze Spadonem Szczecin, to był drugi mecz pierwszej kolejki, drugi, który był transmitowany w telewizji, także znowu dużo osób miało okazję zobaczyć. Zaczęło się bardzo dobrze dla Olsztyna, no i wydawało się w pewnym momencie, że to będzie łatwa wygrana, ale później pod koniec pierwszego seta trochę Espadon podgonił. Później w drugim secie znowu łatwa wygrana AZS-u. No i 10-minutowa przerwa i coś się zacięło. Pozwolę sobie oddać głos Kubie Kochanowskiemu. Ponownie dziękujemy bardzo siatkarskiej Lidze TV za możliwość wykorzystania wypowiedzi z ich materiału. My przede wszystkim popełniliśmy ten najważniejszy błąd, czyli daliśmy im się w trzecim secie rozpędzić po tej przerwie. Nie weszliśmy tak, jak powinniśmy wejść w ten mecz. Zeszły sezon pokazał to, że bardzo ciężko po tej 10-minutowej przerwie wejść na takich samych emocjach. Bardzo wiele drużyn przegrywało swoje mecze, prowadząc do przerwy 2-0. My sami odwracaliśmy takie mecze, przegrywając 2-0. Także no, to trzeba mieć nadal w głowie, że ta przerwa jest chyba najcięższym przeciwnikiem w tej lidze. A jak wypadł sam Kuba Kochanowski, który przebojem wdarł się do kadry Polski na Mistrzostwa Europy? Wypadł dobrze, może nawet bardzo dobrze, bo... A moim zdaniem całkiem średnio. Ja mimo wszystko uważam, że jeżeli środkowy jest drugim punktującym, zdobywa 2 punkty zagrywką, 3 blokiem, to myślę, że gdzieś na karb młodości, lekkiego nieokrzesania, te kilka pomyłek można Kubie wybaczyć. Ale finalnie myślę, że to był może nie bardzo dobry mecz, żeby nie było, ale co najmniej mecz przyzwoity. No i jednak pozycja drugiego punktującego w drużynie Indykpolu AZS-u Olsztyn, no to jest coś, co myślę, że będzie częstym obrazkiem w tym sezonie w statystykach spotkań Olsztyna. Według mnie jednak do Kuby nie można przykładać takiej samej miarki jak do większości środkowych tej ligi. Chyba wszyscy oczekują od niego, że już w tym sezonie pokaże coś naprawdę wielkiego. Jest na pewno do tego predestynowany. Widzieliśmy to choćby w sparingach, więc myślę, że on sam nie jest zadowolony z meczu, gdzie popełnił aż 4 bezpośrednie błędy i do tego raz dał się zablokować. Do tego jeszcze dołóżmy 6 błędów na zagrywce, no i w tym ratio punktowym. Raptem z tych 14
punktów zostają tylko 3, więc to nie jest za dobry występ. Oczywiście, bardzo fajna gra w bloku, kilka razy pokazał, co potrafi na zagrywce, ale akurat w ataku myślę, że będą mecze, w porównaniu do których ten będzie naprawdę wyglądał bardzo blado, ale przede wszystkim cieszy to, że ma zaufanie Pawła Wojickiego, że dostaje bardzo dużo piłek. Myślę, że akurat pod względem atrakcyjności i efektowności to będzie jedna z najciekawszych, jeśli nie najciekawsza para w tej lidze. Odwracając wzrok w kierunku ekipy Espadonu, coś co najbardziej pewnie ciekawiło kibiców, czyli Amerykanin Jeff Menzel. On wszedł na boisko w podstawowym składzie, ale szybko został zmieniony po tym, jak chociażby nie skończył żadnego z 6 ataków. Chociaż tutaj myślę, że należy wziąć taką poprawkę na to, jakie dostawał piłki. Na pewno należy wspomnieć o tym, że 2 pipe, jakie zagrał do niego Terva Porti, skończyły się tym, że Amerykanin musiał się ratować takim łatwym przebiciem piłki. Przyjęciu kilka piłek przyjął dobrze, a kilka bardzo źle, wręcz gdzieś pod bandy. Na pewno coś, co mi się podobało, to jedna jego zagrywka, którą wykonał. Okej, ktoś powie, że tylko jedna. Natomiast ta zagrywka była taka, że oryginalnie przyjęli pod bandy i tylko sobie znanym sposobem udało im się zdobyć punkt. No i zdjęli Amerykanina z zagrywki. Natomiast zawiódł mnie ten zawodnik. Było bardzo blisko zdobycia punktów przez Espadon Szczecin, a o tym, co mogło pomóc Szczecinowi w odwróceniu losów spotkania, sam trener i Michał Gogol. Cały czas szarpaliśmy gdzieś w przyjęciu. Ten side-out nam uciekał. Natomiast wydaje mi się, że kilka sytuacji takich boiskowych gdzieś jeszcze wynikało z braku zgrania, bo jednak kilka razy musieliśmy oddawać piłkę nie wyprowadzając ataku, albo po jakichś niedokładnych wystawach czy rozegraniach i musieliśmy ją kiwać albo przebijać na drugą stronę. Ogromna szkoda kontrataku i w pierwszym secie, początek pierwszego seta, gramy na równi z równym, mamy jedną kontrę, Jeff Menzel mija się z piłką, za chwilę mamy drugą piłkę, gramy gdzieś tam jakiegoś wymuszonego pipa. Mamy za chwilę trzecią piłkę, czwartą piłkę, piątą piłkę. Kontratak to są zawsze akcje za 2 punkty. Jeśli nie będziemy punktowali przy swojej zagrywce, nie robili tych breaków, będzie nam bardzo ciężko przełamywać przeciwników, tym bardziej takich rywali jak drużyna z Olsztyna. I podobnie jak ten pierwszy set, to ten czwarty set, wtedy nawet kiedy prowadziliśmy 2-3 punktami, my ciągle mieliśmy kontry. Mam na pewno żal o 2-3 bardzo proste piłki, których nie dograliśmy Emiemu Terva Portiemu w ręce, tylko dograliśmy je na 3 metr. Musieliśmy grać skrzydłem, Olsztyn gdzieś tam zrobił wyblok, Michał Żurek fantastycznie obronił, kontratak. Szkoda. Michał Gogol powiedział, że przede wszystkim zemściły się te niewykorzystane kontrataki, no ale powiem tak, jak kończyć kontrataki, kiedy na lewym skrzydle ma się Michała Ruciaka i Marcina Wikę? No to chyba to był podstawowy problem i jeśli nie włączy się Menzel tam ze swoją dużą siłą w ofensywie, dużym potencjałem, no to będzie miał Espadon problem. Zwłaszcza, że na prawym skrzydle zabrakło Bartka Kluta. Był Mateusz Malinowski, no ale to jest zawodnik, który ma trochę inną charakterystykę gry, który na pewno bardzo dobrze gra z Emim Terva Portim i tutaj odniosę się, Filipie, do tego, co mówiłeś w pierwszym odcinku. No, zwracałeś uwagę na to, że może być pewien problem między Klutem, który zdecydowanie lepiej radzi sobie z wysokich piłek, a Terva Portim, który z kolei lubi grać raczej szybko, czasami nieco wariacko. No i faktycznie myślę, że to dlatego właśnie Malinowski wyszedł w pierwszym składzie. No ale w momencie, kiedy trzeba było radzić sobie z piłkami wystawionymi gdzieś z pola, czasem nie przez rozgrywającego, a na przykład przez libero, czy przez jednego z pozostałych zawodników, no to tam brakowało tej siły ognia i prawdopodobnie dlatego właśnie to, o czym mówi trener Gogol. Kilka razy tych swoich szans Szczecinianie nie wykorzystali, no i efekt jaki był, każdy widział, w końcówce udana pogoń AZS-u, ale potem też poznaje się klasowe zespoły, że nie muszą grać pięknie, nie muszą grać bardzo dobrze, żeby wygrywać. I to myślę, że właśnie Olsztyn pokazał, zwłaszcza, że nie był to udany mecz w wykonaniu Tomasa Russo, a myślę, że od tego zawodnika naprawdę bardzo dużo będzie zależało, jeśli on będzie skuteczny, a jest na pewno w stanie być, bo pokazywał to czy na Mistrzostwach Europy, czy w przedsezonowych sparingach, to Indyk Polowi AZS-owi będzie się grało znacznie łatwiej niż było to w sobotę. Odnośnie tego, Michale, co powiedziałeś, tutaj jeszcze pojawiło się takie ustawienie, gdzie za jednego z przyjmujących Szczecinian wchodził Adrian Michułka, czyli to jest nominalny libero. Będę się upierał, że kluczem do postępu w grze Szczecinian będzie gra ofensywna Menzela. Trudno będzie im wygrywać mecze, jeżeli przytrafiać będą im się sety, gdzie obaj przyjmujący grają na zero efektywności w ataku. A tak w tym meczu było. Nieczęsto raczej będą im się zdarzać mecze, w których Bartłomiejowi Klutowi uda się zdobywać 40 punktów, jak to miało w zeszłym sezonie w spotkaniu z Treflem Gdańsk. A po drugiej stronie siatki wystąpił MVP spotkania, Janek Hadrawa. Jak to określił Piotrek Świniarski w materiale w pierwszym odcinku, stuningowany Janek Hadrawa. I gdzie widać ten tuning? Gdzie są te chromowane felgi? Myślę, że są przede wszystkim w nieco lepszej kontroli nad piłką przy kiwkach.
W zeszłym sezonie kiwki Janka Hadrawy skuteczne zazwyczaj nie były, były trochę za wysokie. W tym meczu kilka zagrań, które pokazał, były naprawdę imponujące i myślę, że tego mu też trochę brakowało do tego, żeby stać się naprawdę jednym z wiodących, atakujących ligi. MVP, bardzo wysoka skuteczność i myślę, że gdyby nie bardzo dobra postawa Janka Hadrawy, Olsztyn mógłby mieć problem ze zdobyciem 3 punktów, bo niestety zawodził właśnie Thomas Rousseau, który też miał pełnić rolę zawodnika odczyszczenia tych piłek trudniejszych. A dodam jeszcze tylko, że na pewno Czech nie pokazał maksimum swoich możliwości, bo jedną z jego najmocniejszych, jeśli nie w ogóle najmocniejszą bronią zawsze była zagrywka. Pokazywał to wielokrotnie w ubiegłym sezonie, a tym razem nie mógł się za bardzo wstrzelić. Na 12 prób połowa skończyła się błędem i myślę, że tutaj jeszcze ma sporo do poprawy i może to udowodnić już niedługo. Tuż po tym, jak skończył się mecz w Olsztynie, zaczęły się 2 mecze. Pierwszy z nich w Radomiu. Cerat Czarni Radom pod złotym sufitem podjęli GKS Katowice. No i moim skromnym zdaniem to była najciekawsza potyczka w tej pierwszej kolejce. Najbardziej wyrównanie zapowiadała się przed pierwszym gwizdkiem. No i chyba trochę zaskoczenie, że aż tak łatwo wygrali katowiczanie. Co prawda w 4 setach, ale te pierwsze 2 zwłaszcza no były bardzo wysoko wygrane. Może o tym, co się stało i skąd się wzięło tak łatwe zwycięstwo Katowiczan, na początek opowie nam Paweł Pietraszko i tu za materiał dziękujemy telewizji klubowej GKS-u Katowice. Zagraliśmy dzisiaj bardzo dobry mecz, oprócz tego 3 seta i troszkę końcówki w 4, ale to jest nieważne, ważne, że 3 punkty są z nami, jadą do Katowic. Dużą rolę odegrała zagrywka, bo w pierwszych 2 setach my bardzo dobrze zagrywaliśmy, oni mieli problemy z przyjęciem, dzięki temu mieliśmy łatwość ustawienia bloku i dużo piłek obroniliśmy, dużo kont skończyliśmy. Później w 3 secie po 10 minut w przerwie oni wprowadzili nowego libero, który lepiej przyjmował, poprawili to przyjęcie i już było trochę ciężej. Ale w 4 secie też powiedzieliśmy sobie, że musimy znowu zacząć mocno my zagrywać, bo tylko oni zagrywali w 3 secie mocno i udało się to zrobić i dzięki temu wygrywamy. Zdaniem Pietraszki kluczem do zwycięstwa w meczu w Radomiu zdecydowanie była zagrywka. Krótkie spojrzenie na statystyki wystarczy, żeby stwierdzić, że Paweł bardzo celnie zdiagnozował problem Radomian. Przez 4 sety Radomianie oddali bezpośrednio w polu serwisowym 23 punkty, czyli praktycznie 1 seta drużynie GKS-u Katowice. I o ile ja jestem w stanie wytłumaczyć Dmitro Teriomienkę, który z 7 zagrywek popełnił 5 błędów, bo ta hala jest bardzo specyficzna, gdzieś może te negatywne emocje, stres związany z występem przed własną publicznością jednak w lidze, w której dość żywiołowo potrafią reagować kibice, a w Radomiu już wręcz wyjątkowo. Tak już Kuba Ziobrowski, który również na 7 zagrywek popełnił 5 błędów, jednak jest już cały sezon w Radomiu, myślę, że wręcz nie wypada. Michał Filip, też 7 zagrywek, 3 błędy. Sumarycznie widać, że zagrywka nie była atutem Czarnych Radom, to jest wręcz forma niedopowiedzenia. A była z kolei zdecydowanie atutem Katowiczan, ale oni mieli jednak dość znacznie ułatwione zadanie, no bo brakowało w ekipie Czarnych Dustina Łotena, który dopiero w niedzielę skończył rywalizację w mistrzostwach strefy Norseka, a Kacper Wasilewski, który go zastępował, no ciężko powiedzieć, czy spalił się psychicznie, czy może to po prostu jeszcze zbyt duże buty jak dla tego młodego zawodnika, ale bardzo kiepski występ, 0% przyjęcia perfekcyjnego, no to jak na libero, to jest bardzo słaby wynik, 2 błędy, no i Robert Prygiel musiał reagować. W 3 secie wpuścił za niego Kamila Kwasowskiego, dla którego jest to już kolejna pozycja w karierze, bo pamiętajmy, że on jeszcze jakiś czas temu grał na rozegraniu. No i tak jak mówił też Paweł Pietraszko, od tego momentu Czarni grali trochę lepiej. Między innymi dzięki temu zdołali wygrać 3 seta, no ale koniec końców jednak komplet punktów jedzie do Katowic. W 1 secie tego meczu ciekawa sytuacja miała miejsce. Radom popełnił 10 błędów, zostali 6 razy zablokowani. Przegrali tego seta bardzo gładko, 15-25, a dwójka przyjmujących Katowiczan, czyli Gonzalo Quiroga i Sergiej Kapelus, nie skończyli żadnego ataku. Sytuacja niecodzienna. Oczywiście nie mieliśmy okazji obejrzeć spotkania w telewizji, gdyż nie było niestety transmitowane przez Polsat Sport. Ani gdzieś w internecie. Tak. Więc bardzo trudno jest się wypowiedzieć na temat postawy Marcina Komendy. On akurat zdobył nagrodę MVP. I teraz pozostaje, jak zawsze, pytanie w przypadku nagród MVP dla rozgrywającego, czy była to nagroda dlatego, że nie bardzo było kogo wybrać z pozostałych zawodników w drużynie
KS-u Katowice, bo nie było tam widać nikogo, kto by się aż tak bardzo wybijał. Czy może faktycznie Marcin Komenda zagrał bardzo dobre zawody, natomiast zrobił to, z czego był doskonale znany już po poprzednim sezonie w Efektorze Kielce, czyli dołożył punkty zagrywką, dołożył punkty z ataku, do tego poprowadził drużynę do zwycięstwa 3-1. Myślę, że bardzo udany występ u tego zawodnika. Bardzo udany, zwłaszcza dla tych, którzy mieli go w składzie w Wygraj Plus Ligę. Jeszcze jedna rzecz, na którą zwrócę uwagę. Aż 5 zawodników GKS-u skończyło z dwucyfrowym dorobkiem punktowym. Właśnie tylko Komendzie nie udało się dobić do 10 punktów, ale nie taka jego rola. Natomiast nie był to zbyt udany występ Karola Butryna, bo on skończył tylko 9 piłek z 25, ale co gorsza, popełnił też aż 9 bezpośrednich błędów, tudzież dał się zablokować, no czyli skończył z zerową efektywnością. I tutaj znowu trochę wrócę do meczu Olsztyna, tak jak tam pewnie czekają na lepszą grę Tomasa Russo, a mimo to zdołali zdobyć komplet, tak samo jest to w przypadku Katowiczan. Tym większe brawa dla nich, bo na pewno Butryn jest w stanie dawać dużo więcej. I ja nie będę ukrywał, że liczyłem, że Butryn da GKS-owi dużo więcej, gdyż akurat był moim kapitanem w tej kolejce Wygraj Plus Ligę. Ale pierwsze koty za płoty, myślę, że Karol już w kolejnym meczu zaprezentuje się z dużo lepszej strony. Do Wygraj Polską Ligę Siatkówki, przepraszam. Musimy się cały czas uczyć. Za długa ta nazwa jest jak dla mnie. Myślę, że powinniśmy ją skrócić jakoś roboczo. Albo w ogóle pan Kamil Składowski powinien jakąś krótszą nazwę wymyśleć. Dobrze, może będziemy teraz nazywać to po prostu Wygraj PLS, albo nawet Wygrajka, my tak między sobą na to mówimy. Co ty, Filipie, na to? Wygrajka, bardzo dobrze, mi się podoba. Także od teraz mówimy o Wygrajce i jeśli usłyszycie takie sformułowanie, wiedzcie, że chodzi nam dokładnie o tę zabawę, ale do Wygrajki wrócimy pod koniec odcinka, a teraz przejdźmy do kolejnego meczu, drugiego z meczów, który rozpoczął się o godzinie 17:00. No i tutaj, Filip, oddaję ci głos, bo ty byłeś na Podpromiu i widziałeś, co tam się działo. Tak, dobry mecz Rysowi, niemal cały pod kontrolą, z połowy trzeciego seta, gdzie Kielce prowadziły już 10-5. Wtedy miała miejsce jedyna w całym meczu zmiana wykonana przez trenera Roberto Serniottiego. Na krótko wszedł Elvis Krastin za Dominika Depolskiego i chociaż w ataku został on dwukrotnie zablokowany, to przyjął bardzo dobrze 4 piłki i przy 19-18, czyli już przy prowadzeniu Resowi, opuścił on boisko i wrócił Dominik Depolski. Resowia w tym meczu grała na dwóch libero, przyjmował Paweł Rustek, a do obrony wchodził Mateusz Masłowski. Na pewno warto docenić bardzo dobre przyjęcie Pawła Rustek. Świetny mecz rozegrał w ataku Olek Śliwka, który został wybrany na MVP tego spotkania. Olek skończył 16 z 21 piłek, a coś, co ogólnie z perspektywy całego zespołu jest warte odnotowania, to 53% efektywności ataku. Z takich ciekawostek to pierwszy sezon od dawna, gdzie nikogo z Resowy nie ma na trybunach, nikogo z zawodników, czyli w kadrze znalazło się miejsce nawet dla Dawida Dryi, który do czwartku... Filipie, przerwę, czyli odejście od strategii trzech równych szóstek w tym sezonie nastąpiło w Rzeszowie. Tak, Resowa ma trochę inną konstrukcję składu, na pewno mniej liczną, czyli właśnie dało się to zauważyć przez to, że nikogo nie można było spotkać na trybunach i Dawid Dryja, pomimo kontuzji barku, pomimo tego, że do czwartku włącznie jeszcze nie trenował, to w kadrze się znalazł. I kolejny taki ewenement to szóstka Resowi, biorąc pod uwagę polskie obywatelstwo Lukasa Tichaczka, składała się ona z samych Polaków. A sam Lukas póki co jeszcze występuje jako obcokrajowiec, ale z tego co wiem, to w grudniu ma się to zmienić i będzie już traktowany na boisku jako Polak. Główny minus wyższej Resowi to słaba zagrywka, chociaż z moich obserwacji treningów wynika, że Resowia ma tutaj duże pole do poprawy, chociażby Olek Śliwka. Na meczu zagrywał flotem, a na treningach, zwłaszcza chwilę po powrocie z reprezentacji, potrafił seriami mocno kopać z wyskoku. Na razie tego w meczu nie pokazał, ale na pewno jeszcze niebawem to zobaczymy. No właśnie, uważasz, że może była to taka celowa taktyka trenera Serniottiego, żeby może przećwiczyć pewne ustawienia w bloku, no bo nie ukrywajmy, raczej nikt się nie spodziewał po Kielcach tego, że jest tu w stanie naprawdę się postawić. Zresztą gdyby tak było, no to w każdym momencie Resowia mogłaby odpalić te rakiety. Być może tak było, nawet widziałem takie głosy w internecie, nie wiem kto i skąd się o tym dowiedział. Jeżeli tak rzeczywiście było, no to w takim razie Resowia chyba czuje się bardzo mocno, skoro już w pierwszym meczu ligowym pozwala sobie na jakieś odpuszczanie na zagrywce. Jeśli tak było, ciekawy wariant trenera Serniottiego. No ciężko powiedzieć, z czego to wynikało, to właśnie, nazwijmy to, wstrzymywanie ręki na zagrywce. Jeśli mówimy już o głosach w internecie, to jeszcze o jedną rzecz cię spytam. Czytałem taki głos, że co prawda statystyki Jakuba Jarosza wyglądają naprawdę dobrze. 55% w ataku, tylko jeden błąd i dwa ataki zablokowane. Natomiast czytałem, że tak wizualnie to ta jego gra wcale przekonująca nie była. To ja tych opinii z internetu akurat nie widziałem, ale od razu muszę dodać, że się z tym nie zgodzę. Moim zdaniem Kuba wyglądał dobrze. Potwierdziło się trochę to, co mówiłem w pierwszym odcinku, czyli że dysponuje dużym wachlarzem zagrań, to znaczy zdobywa punkty i kiwkami, i obiciem bloku,
i potrafił skończyć trudne piłki na trójbloku. Przełożył mniej więcej na ten mecz to wszystko, co było widoczne w sparingach. Ja do jego gry nie mam zastrzeżeń. My z oczywistych względów z Michałem meczu nie widzieliśmy, ale patrząc po nawet zdobyczach punktowych zespołu z Kielc, po pierwsze dla mnie małym zaskoczeniem jest jednak to, że Kuba Wachnik wystąpił na pozycji atakującego, gdzie spodziewałem się jednak, że raczej Wojtek Serafin będzie chciał skorzystać z niego na lewym skrzydle, a tutaj okazuje się, że on faktycznie wystąpił po przekątnej z Przemkiem Stępniem i chyba można było powiedzieć, że ten mecz to trochę Resowia versus Kuba Wachnik. Czy faktycznie tak było? Raczej nie wyglądało to tak, że był to jakby teatr jednego aktora po stronie Kielc. Każdy dołożył po trochę. Mnie osobiście gra Jakuba Wachnika nie rzuciła na kolana, chociaż rzeczywiście on wykonał zdecydowanie najwięcej ataków. Był chyba też najlepiej punktującym zespołu z Kielc, ale ogólnie rzecz biorąc nie zachwycił mnie swoim występem, podobnie jak żaden z zawodników zespołu Kielc. Tyle o meczach sobotnich, a w niedzielę mieliśmy dwa mecze. Pierwszy z nich godzina 15 i Bydgoszcz, tam Łuczniczka i Jakub Bednaruk podejmowała Oniko Warszawa, czyli były klub trenera Bednaruka, mecz z podtekstami. Mecz z podtekstami też w drugą stronę, bo z kolei w ekipie warszawskiej na środku wyszedł Jan Nowakowski, który ostatnie lata spędził w Bydgoszczy. No i tutaj niespodzianki nie było, nie powiem, że dlatego, bo być nie mogło, cytując klasyka. Dość gładkie jednak zwycięstwo zespołu ze stolicy. Żaden z nas tego meczu niestety nie mógł widzieć, ale mecz widział i to doskonale Piotrek Świniarski, statystyk gospodarzy. Więc na początek posłuchajmy, co on ma do powiedzenia po tym spotkaniu. Nie tak na pewno wyobrażaliśmy sobie początek sezonu siatkarskiej plus ligi w Bydgoszczy, przegrana 0-3 z Oniko Warszawa. Stołeczny zespół na pewno był do pokonania, ponieważ nie zagrali jakiejś wybitnej siatkówki. W pierwszym secie prowadziliśmy nawet, o ile dobrze pamiętam, 17-15, no i wkradły się w nasze poczynania takie proste, niewymuszone błędy, które z kolei były wodą na młyn dla podopiecznych akurat w tym meczu Fabio Stortiego, który zastępował Stefana Antigę. Warszawa najpierw doprowadziła do remisu, potem odskoczyła na 2-3 punkty i pierwszą partię wygrała 25-22. No a druga i trzecia odsłona z kolei to już kontynuacja dobrej gry warszawskiej ekipy, a nasza taka bezradność. Na wielkie słowa uznania zasługuje nie tylko MVP tego spotkania, czyli Wojtek Włodarczyk, który atakował na bardzo wysokiej skuteczności, 70%, dobrze przyjmował. Bartek Kwolek pewny punkt w przyjęciu, aczkolwiek staraliśmy się go w tym meczu omijać i bardziej szukać właśnie Wojtka Włodarczyka. Dobre spotkanie rozegrał również były zawodnik Łuczniczki Bydgoszcz Jan Nowakowski. W naszym zespole z bardzo dobrej strony też do pewnego momentu zaprezentował się Paweł Gryc, no bo później już troszeczkę chłopak opadł z sił, bo dostawał naprawdę dużo piłek i kończył na wysokiej skuteczności. No niestety my żałujemy niewykorzystanych szans, zwłaszcza tych wspomnianych w pierwszym secie, no ale nie zwieszamy głów, na pewno nie załamujemy się. Odnośnie pierwszego seta, z tego co widziałem w statystykach, to Bydgoszcz miała 65% w ataku. To było o 6% więcej niż drużyna z Warszawy. Mimo tego przegrali tego seta 22-25, no na pewno mieli szansę na to, żeby go wygrać. Tak jak mówił Piotr Świniarski, chyba można mu zaufać. Oniko chyba nie zagrał. Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, jaki tutaj rodzaj zastosować. Drużyna warszawska. Przyjmijmy, że nie zagrało, skoro kończy się na O. Nie zagrało nic specjalnego, poza może Wojtkiem Włodarczykiem. No kapitalny występ, 70% i skuteczności, i efektywności, do tego dwa asy, przyjęcie bez żadnego błędu, szapoba. No natomiast to, o czym mówiliśmy też w pierwszym odcinku, jej się sprawdziło. Nie powiem, że miał z tego względu jakąś specjalną satysfakcję, natomiast no, Nikola Georgiew przywitał się z ligą i od razu przywitał się 6 atakami, które zostały zablokowane. 6 razy dostał buty od blokujących Bydgoszczy. 9 ataków skończył, nie popełnił żadnego bezpośredniego błędu, no ale na pewno nie jest to zbyt udany występ w jego wykonaniu, bo na pewno można liczyć na więcej. A że lada moment wraca do Warszawy, przylatuje do Warszawy, bo jeszcze go tu chyba nie było, Sharon Vernon Evans, no to zobaczymy, bardzo ciekawa rywalizacja, myślę, czeka nas na ataku w Warszawie. No jeśli Georgiew się szybko nie poprawi, to zaraz może poznać smak kwadratu, czyli coś, czego pewnie już od dawien dawna nie pamięta, no bo i w Japonii, i w kadrze Macedonii, choćby się waliło i paliło, raczej Georgiew na boisku być musiał. Ja mam do was, panowie, jedno pytanie. Zaskoczyło was to, że to Paweł Gryc wystąpił jako podstawowy atakujący w drużynie z Bydgoszczy?
Czy jednak spodziewaliście się tego, że może wygrać rywalizację z Bartkiem Filipiakiem, który trzeba przyznać, że poprzedni sezon miał naprawdę udany. Był jedną z niewielu wyróżniających się postaci w drużynie Łuczniczki Bydgoszcz. Dla mnie nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. Myślę, że to są atakujący, którzy dosyć często będą się nawzajem uzupełniać na boisku. Jeszcze odnośnie tego, co powiedział Piotrek Świniarski, Paweł Gryc w pierwszym secie skończył 7 z 9 piłek. To jest bardzo dobry wynik. Potem już to osłabło i wszedł Bartosz Filipiak. Myślę, że mniej więcej w ten sam sposób będzie wyglądał cały sezon. To znaczy będą się wzajemnie uzupełniać. Nie będzie tak, że głównie będzie grał jeden z nich, a drugi będzie czas spędzał na ławce. Ja właśnie z Piotrkiem Świniarskim rozmawiałem też między innymi na ten temat podczas memoriału Ambroziaka, no i on wtedy mówił, że tutaj sprawa jest jeszcze otwarta. Obaj zresztą bardzo dobrze wystąpili w ostatnim sparingu przedsezonowym z Treflem Gdańsk. W tym sparingu, w którym wydarzyła się zresztą bardzo przykra sprawa dla bydgoszczan, bo tam kontuzję złapał Mateusz Sacharewicz. To, co mnie zastanawiało też przed tym meczem, czy Paweł Gryc w tym meczu nie wystąpi w szóstce razem z Bartoszem Filipiakiem, no bo wiemy, że on w czasach juniorskich grał też na środku. Chyba do końca nie było wiadomo, czy nie będzie takiej konieczności, żeby się po prostu w jakiś sposób ratować, bo w tym sparingu bydgoszczanie musieli się ratować, pożyczając ekipy Trefla Patryka Niemca, który dograł ten sparing do końca właśnie na środku bydgoskiej drużyny. Wojciech Jurkiewicz na szczęście zdołał zostać doprowadzony do sprawności, natomiast z tego co wiem, no to nie był w pełni zdrowia, życzymy mu oczywiście wszystkiego dobrego, ale to może być problem, dopóki Mateusz Sacharewicz nie wróci, bo będą mieli bydgoszczanie tutaj po prostu dziurę i jestem bardzo ciekaw, jak Jakub Bednaruk ma zamiar sobie z tym poradzić, czy w ogóle jest rozważana właśnie opcja z Pawłem Grycem na środku. Debiut w Plus Lidze zanotował również Henrique Batajim. Nie był to udany występ i myślę, że znowu jest to jakaś tam forma niedopowiedzenia. No. Ani przyjęcie, ani ofensywa. Gdzieś chyba jako jego atuty raczej wskazywane było przyjęcie. No tutaj pozytywnego wpływu Batajima na ten element w drużynie Bydgoszczy akurat nie było widać. Po statystykach oczywiście, no ale wydaje mi się, że jednak statystyki tutaj potrafią być bardzo, bardzo brutalne i w bardzo obiektywny sposób pokazywać to, jak ta sytuacja miała miejsce na boisku. Nieco lepiej Metodi Ananie w pierwszy mecz po dwuletnim pobycie w Olsztynie, w którym rozegrał 5 spotkań, jeżeli dobrze pamiętam. 5 i na początku 6 spotkania był to mecz z Treflem Gdańsk w Ergo Arenie. Właśnie złapał tę kontuzję, która wykluczyła go do końca sezonu, a w drugim sezonie nie zagrał żadnego meczu, bo z kolei na Memoriale Ambryżaka zerwał Achillesa. Więc w przypadku Metodiego mam nadzieję, że uda mu się uniknąć tak horrendalnych kontuzji, jakie niestety zanotował i w pierwszym, i w drugim sezonie swojego pierwszego pobytu w Plus Lidze. To nie był aż tak zły jego występ, natomiast myślę, że sam Jakub Bednaruk chyba z tego, jak grała jego drużyna, zadowolony mógł nie być. Przy czym też trzeba zauważyć, że akurat Warszawa zaprezentowała się na tyle dobrze, że nie było łatwo postawić się drużynie, która wyglądała tak dobrze, a pewnie Warszawa też czeka na atakującego, więc Olsztyn czeka na Toma Rousseau, GKS Katowice czeka na Karola Butryna, a Oniko Warszawa chyba czeka jeszcze cały czas na Nikolę Giorgiewa. Albo na Vernona Evansa. Jeszcze jedna rzecz. Ten mecz akurat pokazuje coś zupełnie odwrotnego niż pokazywały przedsezonowe sparingi i też przez to udowadnia, że nie zawsze warto im ufać, bo w tych sparingach bardzo często Batajim był najjaśniejszym albo jednym z najjaśniejszych punktów zespołu. Z kolei Ananiew prezentował się bardzo słabo. Przyszła liga i wyglądało to zupełnie odwrotnie. Także po raz kolejny, po raz enty już mamy dowód, że jednak trzeba patrzeć z dużą dozą dystansu na to, co zespoły pokazują w sparingach. I został nam już ostatni mecz tej kolejki rozegrany w ten weekend, bo oczywiście czekają nas jeszcze 2 inne spotkania, które odbędą się w innym terminie. Mówiliśmy w pierwszym odcinku o powodach, dlaczego tak się właśnie dzieje. Tak jest. Benjaminek z Zawiercia zaliczył debiut w Plus Lidze we własnej hali, podejmując mistrza Polski z Kędzierzyna Koźla. Mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla Kędzierzynian. MVP dostał Toniutti. Zawiercie zagrało bez Hugo de Leona, bez Davida Smitha i bez Mateja Pataka. To są bardzo duże osłabienia, a mimo tego bardzo mocno postawili się drużynę z Kędzierzyna. Co o tym meczu sądzicie? Ja nie mogę jednak pozbyć się wrażenia, że to, że Zaksa rozegrała w tym spotkaniu 4 sety, a nie 3 sety, to nie wynikało z jakiejś bardzo dobrej postawy Beniaminka z Zawiercia. Akurat jeżeli chodzi o atmosferę na hali, była świetna. To, że mecz był też powiedzmy stykowy i była szansa na to, że Zawiercie uzyska punkty, to na pewno też na tę atmosferę wpłynęło bardzo dobrze. I ta atmosfera na pewno Beniaminka pociągnęła do walki i było blisko urwania punktów w Zaksie, ale ja jednak powtórzę, dla mnie to Zaksa grała dość słaby mecz, a w szczególności słaby mecz grał Maurice Torres, gdzie przez większą część meczu był to jednak zawodnik, który chyba jednak tych nadziei, które były pokładane w jego osobie, póki co nie spełnił.
Zanim się, Piotrze, odniosę do swoich słów, to myślę, że posłuchajmy może, co o tym meczu mieli do powiedzenia Grzegorz Pająk i Rafał Buszek. Tutaj wypowiedzi Grzegorz z Siatkarska Liga TV oraz Rafał z Zaxa TV, z telewizji klubowej Zaxy. Myślę, że na więcej nas było stać. Myślę, że ten trzeci set, kiedy ta pogoń od 17-10, w tym wyniku po 23, kiedy zrobiło się naprawdę głośno, nerwowo, mieli trochę stracha i no szkoda. Szkoda tutaj niewykorzystanej tej okazji, bo jakbyśmy ich uszczypnęli na ten jeden punkt, to nie wiem, czy to by się nie skończyło już tak, że byśmy wygrali tę całą pulę. Ale było dobrze. No, mam nadzieję, że podobaliśmy się, że sprawiliśmy dobre wrażenie. No i oby więcej nas ludzi oglądało, więcej ludzi przychodziło i myślę, że sprawimy wiele niespodzianek w tym sezonie. Cieszymy się z tego, że zdobyliśmy 3 punkty i to jest tak naprawdę najważniejsze. No, nasza gra jeszcze nie wyglądała tak, jak powinna wyglądać. Na pewno mieliśmy słabsze momenty w tym spotkaniu, ale każde zwycięstwo buduje i mam nadzieję, że po takim meczu będą następne już tylko lepsze. Spodziewaliśmy się ciężkiego spotkania i takie było to. Dosyć wyrównane i wiadomo, że Beniaminek, pierwsze spotkanie w Plus Lidze i też dosyć specyficzna sala. Niewielu chłopaków od nas miało okazję tutaj grać, także zawsze się ciężko gra, jak się przyjeżdża pierwszy raz na taki teren. Ja tu bym przeszedł właśnie do gry obu podstawowych atakujących, tych, którzy wyszli w podstawowych składach. Zgadzam się tu, Piotrze, jak najbardziej. Maurice Torres raczej debiutów Plus Lidze nie zaliczy do udanych, zwłaszcza, że dopiero gdzieś w końcówce, w tym czwartym secie, który od początku był pod kontrolą Zaxy, wtedy pokazał część swoich umiejętności i to w znacznej mierze poprawiło te jego statystyki. Natomiast zwrócę uwagę też na drugą rzecz. No Grzegorz Bociek, zwłaszcza początku tego meczu, też nie zaliczy do udanych, a nawet chyba mniej jeszcze od Torresa. On w pierwszym secie dostał 8 piłek, nie skończył żadnej, a aż 4 z tych 8 ataków skończyły się z kolei punktem dla Zaxy. Może nie będzie to zbyt miłe dla Grześka, no ale to troszkę wyglądało tak, jakby on zapomniał, że latem zmienił barwy klubowe. Ale mówiąc już poważniej, tak naprawdę, gdyby nie ten słaby początek, może gdyby troszkę wcześniej Emanuele Zanini wpuścił Łukasza Kaczorowskiego, kto wie, jak skończyłby się ten set, bo pamiętajmy, tam Zaxa miała bardzo dużą przewagę, Zawiercianie odrobili ją praktycznie całą, no i było bardzo blisko, żeby tego seta wyrwali z paszczy lwa. I gdyby zaczęło się od 1 do 0, gdyby ten drugi set potoczył się tak samo, jak potoczył się w rzeczywistości, i gdyby było 2-0, to kto wie, czy w ogóle Zaxa wywiozłaby jakiekolwiek punkty z Zawiercia. Spróbuję pochwalić Maurice Torresa, może tak trochę wracając jeszcze do wypowiedzi Rafała Buszka, który mówił, że to jest trudna hala. Akurat chyba warunki panujące na hali nie przeszkodziły Porterykańczykowi w zagrywce. On zagrywał 17 razy, czyli najwięcej w zespole, tyle samo ile Toniutti. Nie zrobił żadnego asa, okej, ale popełnił tylko jeden błąd. I tym aspektem moim zdaniem zapisał się bardzo na plus w tym meczu. Co jeszcze w drużynie z Kędzierzyna Koźla? Jednoosobowy kombajn pod tytułem Sam de Ro. Jak zwykle najwięcej przyjęć, najwięcej ataków, również najwięcej punktów. To nie był perfekcyjny mecz w wykonaniu Sama de Ro. W ataku wyglądało to, myślę, bardzo dobrze, bardzo uważnie, czyli to, do czego nas już Sam de Ro przyzwyczaił. W przyjęciu zdarzały mu się przestoje, natomiast myślę, że standardowo, wracając do tematu wygrajki, ci, którzy wybrali Sama de Ro na pozycji kapitana, palcem nie będę pokazywał, patrzę w kierunku Michała. Nawet jak pokażesz, to i tak nikt tego nie zobaczy. Dokładnie, bo mogę tylko wspomnieć, więc tutaj Michale zazdroszczę, sam chciałbym mieć Sama de Ro na kapitanie. I jeszcze jedna postać, która myślę, że zrobiła bardzo dobre wrażenie, jeżeli chodzi o pierwszą kolejkę i pierwszy mecz Zawiercian, a mianowicie libero Taichiro Koga. Kilka zagrań spektakularnych. Filip, ty obserwowałeś też tego zawodnika, z tego co widziałem, w lidze fińskiej i powiedz mi, czy to jest to, do czego przyzwyczaił też kibiców w lidze fińskiej i czy faktycznie możemy się spodziewać tego, że ten nieco szalony styl gry i zachowania na boisku to będzie wizytówka Japończyka w Plus Lidze. Myślę, że to, co zobaczyliśmy, to jest standard w jego wykonaniu. Ogólnie Japończyk wyglądał tak, że jest świetnym uzupełnieniem tego, co działo się na trybunach w Zawierciu. Był bardzo pozytywny, radosny, wprowadzał fajny klimat do drużyny z Zawiercia. Odnośnie tych jego takich zagrań, które mogły się najbardziej chyba podobać, czyli wystawy za linii 3 metra. On tutaj wyglądał bardzo dobrze, ale na pewno nie pokazał jeszcze wszystkiego, na co go stać, przez to, że oglądając jeden z jego meczów w lidze fińskiej, dało się zauważyć krótką wystawioną za 3 metra przez plecy, więc tutaj jeszcze ma troszkę do zrobienia w tej kwestii, ale ogólnie bardzo pozytywna postać. Tak, jeśli ktoś nie widział tej akcji, to zapraszamy na Twittera Filipa. Tam jest możliwość zobaczenia, jak to wyglądało. Naprawdę imponujące.
taki malutki Shinkansen na boisku, ale mam wrażenie, że jednak troszeczkę momentami nadgorliwy. Trochę było go aż za dużo, czasami się wcinał nieco kolegom, trochę przeszkadzał. Oczywiście, licząc plus minus, no to na pewno wyjdzie to na plus, ale gdzieś momentami chyba przydałoby się mu, gdyby tak troszeczkę spokojniej spojrzał na sytuację, troszeczkę ochłonął i troszkę bardziej zaufał swoim kolegom, na przykład w formacji przyjęcia, czy swoim też kolegom stojącym w obronie. Jeszcze jedna postać, na którą chciałbym zwrócić uwagę, w cieniu Samadero, ale to był naprawdę dobry występ moim zdaniem Rafała Buszka. Rafał wyglądał bardzo dynamicznie w ataku. Kilka razy popisał się soczystymi uderzeniami, jakich w jego wykonaniu nie mogliśmy raczej oglądać w trakcie sezonu reprezentacyjnego. No i myślę, że tutaj jednak powrót Benatoniutiego akurat w przypadku Rafała bardzo dużo mu daje. I powiem szczerze, z takim Rafałem Buszkiem, jaki był w Zawierciu, moim zdaniem Zaksa jak najbardziej może walczyć o najwyższe cele. No tylko potrzeba jeszcze do tego prawego skrzydła. Niedzielny mecz w Zawierciu zakończył jak na ten moment zmagania w pierwszej kolejce. Pozostały jeszcze dwa przełożone spotkania. Pierwsze z nich odbędzie się 25 października o godzinie 18, gdzie Jastrzębski Węgiel zmierzy się z BBTS-em Bielsko-Biała. I mecz, który może bardziej elektryzować publiczność, czyli 22 listopada PGS Krabbeł-Chatów we własnej hali zagra z drużyną Trefla Gdańsk. No ale na ten drugi mecz jeszcze poczekamy do tego momentu. Myślę, że wydarzy się jeszcze bardzo dużo w lidze, ale oczywiście o nim nie zapomnimy. Tak, a teraz przejdźmy do tego, co wydarzy się w tym tygodniu, a w tym tygodniu aż dwie kolejki, więc mnóstwo grania. Co prawda ta druga kolejka, podobnie jak pierwsza okrojona, również dwa mecze się nie odbędą, ale trzecia już będzie tą pierwszą pełną kolejką. W trzeciej kolejce będzie się działo bardzo wiele, ale zanim przejdziemy do trzeciej, zgodnie z chronologią, powiedzmy o tym, co w drugiej. A w drugiej, moim zdaniem, zdecydowanym hitem jest mecz, który odbędzie się w Ergo Arenie Trefl Gdańsk Oniko Warszawa. No i można tylko ubolewać, że niestety szkoda, że państwo tego nie widzą. I nie zobaczymy tego również w internecie. Niestety w tym aspekcie chyba jeszcze przez jakiś czas nic się nie zmieni. Filipie, kogo obstawiasz? Trochę trudno typować z tego względu, że Trefla w meczu o punkty jeszcze nie widzieliśmy. Raz, że nie widzieliśmy ich w meczu o punkty, a dwa, że wciąż nie będzie Tylera Sandersa i na rozegraniu będzie Michał Kozłowski, czyli nie będziemy mieli pełnego obrazu tego zespołu. Nie wierzysz w to, że Tyler Sanders niemalże prosto z samolotu wskoczy do podstawowej szóstki Trefla? Ja o nim słyszałem różne opinie, ale mi się ten zawodnik bardzo podoba. No może nie prosto z samolotu, ale no na pewno trener Anastazji odpowiednio wybierze ten moment, kiedy on powinien się pojawić. Myślę, że to będzie szybko. Ja jestem bardzo ciekaw tego, czy problemy przedsezonowe drużyny z Gdańska scementowały, czy może jednak gdzieś mogą się pojawiać jakieś nieporozumienia. Wydaje mi się, że jednak tego typu sytuacje raczej jednoczą zawodników, którzy jadą na jednym wózku. A jeżeli chodzi o personalia w drużynie z Gdańska, to co dla mnie jest bardzo dużą zagadką, to jest to, jak zaprezentuje się Mateusz Mika. Zrezygnował z sezonu reprezentacyjnego po to, żeby doleczyć się i bardzo jestem ciekaw tego, czy to faktycznie przyniosło jakiekolwiek efekty. Mecze przedsezonowe, do których oczywiście nie ma co się przywiązywać, pokazywały, że z tymi występami Mateusza bywało różnie. Mateusz dość wolno wracał, ale myślę, że już jest gotowy, że on wyjdzie w szóstce i pewnie jeśli wszystko będzie szło dobrze, to i dokończy to spotkanie w szóstce. To, na co warto zwrócić uwagę w drużynie Trefla, to myślę jest naprawdę bardzo duża siła ognia, zwłaszcza na skrzydłach, ale zresztą nie tylko, bo i Piotrek Nowakowski i Wojciech Grzyb to też są środkowi z naprawdę bardzo dużym potencjałem w ofensywie. No ale wróćmy do skrzydeł. Damian Schulz, znakomita druga część poprzedniego sezonu, Artur Szalpuk, no nie trzeba też mówić. No i Mateusz Mika, klasa sama w sobie, jeśli tylko będzie w stanie wrócić do swojej formy, a o ile jest faktycznie w pełni zdrowy, no to mam nadzieję, że tak będzie, no to tutaj Tref może być bardzo mocny. Dla mnie, jeżeli chodzi o lewe skrzydło w Gdańsku, jednak jest cały czas za dużo jeśli. Ja akurat nie byłem zachwycony postawą Artura Szalpuka w zeszłym sezonie, to nie był jego najlepszy sezon, więc jeżeli oczywiście Artur Szalpuk wskoczy na ten poziom też pewności siebie, jaki momentami prezentował jeszcze w Czarnych Radom, to oczywiście będzie bardzo wartościowym dodatkiem do drużyny z Gdańska. Jeżeli Mika wyleczył się i jest już zdrowy i dobrze przygotowany fizycznie do sezonu, owszem, siła skrzydeł jest
bardzo duża. Ciekawe, jak będzie wyglądało przyjęcie drużyny z Gdańska. Odszedł Piotrek Gacek. Nie wiadomo, czy tak jeden do jednego w przyjęciu będzie w stanie zastąpić go Maciej Olenderek. No i właśnie gorszy trochę w elemencie przyjęcia Artur Szalpuk. On na pewno da dużo w ofensywie, ale całościowo to przyjęcie gdańszczan myślę, że będzie trochę gorsze niż w zeszłym sezonie. Będzie to miało duży wpływ na to, jak TJ Sanders, bo przypuszczam, że on będzie pierwszym rozgrywającym, tak jak wcześniej mówiłem, będzie potrafił wykorzystać ofensywę na środku. Jeżeli będzie bardzo dobre przyjęcie, tak jak siła ofensywna zespołu Anastasiego będzie bardzo duża. Kolejnym meczem, a nawet nie kolejnym, bo spotkaniem, które zacznie się pół godziny wcześniej, będzie mecz telewizyjny, ten, który będziemy mieli okazję zobaczyć, Duffy z Polem Kielce. Po raz pierwszy w tym sezonie we własnej hali i podejmie Indykpol AZS Olsztyn. Filipie, no ty jako jedna z nielicznych osób miałeś możliwość oglądania i jeden, i drugi zespół w pierwszej kolejce. Czy jest w ogóle jakieś zagrożenie dla Olsztyna? Czy Kielczanie mają szansę się postawić? Czy twoim zdaniem jednak tutaj możemy się spodziewać jednostronnego widowiska? Raczej jestem skłonny zgodzić się z końcówką twojej wypowiedzi, czyli myślę, że to może być bardzo jednostronne spotkanie przez to, że Kielczanie na Podpromie dali się zauważyć jako taki zespół, który ma problemy z atakiem. Oni, jak dobrze pamiętam, zanotowali tylko 17% efektywności w ataku. To jest coś bardzo podobnego, jak grał zespół ze Szczecina. Olsztynianie nie mieli problemu, żeby taki zespół w pierwszej kolejce wypunktować. Teraz może być tutaj bardzo podobny. O tej samej porze mecz w Szczecinie, Espadon kontra Cuprum Lubin. Tutaj oddamy głos ponownie Maćkowi Piaseckiemu. Jak perspektywy Lubina, jak z perspektywy Dolnego Śląska zapowiada się to spotkanie? Cuprum Lubin ma przed sobą dwa najbliższe pojedynki odpowiednio w środę z Espadonem Szczecin na wyjeździe, no i później w sobotę u siebie Duffy z Połem Kielce. Dwa pojedynki i dwa zwycięstwa, tak chyba trzeba zakładać, chociaż z pewnością łatwo nie będzie, no i nie po to zespół z Kielc przyjedzie do Lubina, a Espadon będzie podejmował Cuprum u siebie, żeby łatwo przegrać. O trzeciej kolejce w wykonaniu Cuprum powiem jeszcze chwilę później. Kolejny mecz, pierwszy mecz w tym sezonie BBTS-u Bielsko i od razu bardzo trudne zadanie, bo przyjeżdża Asseco Resovia. Ja, tak jak już mówiłem w pierwszym odcinku, jestem naprawdę ciekaw tego, na co stać Bielsko i na co stać zwłaszcza rosyjskie wzmocnienia BBTS-u prowadzone do boju przez Harrisona Peacocka. To są naprawdę trzy, moim zdaniem, ciekawe transfery. Czy dobre, to się dopiero okaże. No ale na pewno zawodnicy, którzy przychodzą z Superligi, czyli Oleg Krikun i Wiaczesław Tarasow oraz doświadczony rozgrywający, który kiedyś był już łączony z zespołami mierzącymi wyższe cele niż tylko utrzymanie, czy może uniknięcie ostatniego miejsca, no bo walki o utrzymanie de facto w ostatnich latach nie było. Pierwszy mecz będzie jakimś sprawdzianem, natomiast nawet jeśli go obleją, to nie ma co ich skreślać. A może postawią się Resowi, tutaj bardzo trudne zadanie przed Bielszczanami, czyli zatrzymanie Aleksandra Śliwki, który wydaje się być w niesamowitym gazie. Obie drużyny zagrały sparing przed sezonem, tam Resowia dosyć gładko go wygrała, miałem okazję ten mecz obejrzeć. Tam z tego, co mi się wydaje, to w drużynie Bielska takim zdecydowanym liderem będzie sprowadzony z rosyjskiej Superligi, tak jak mówiłeś, Oleg Krikun i wokół niego chyba będzie budowany cały zespół. Ciekawy jestem Harrisona Peacocka, który na Podpromiu w tym sparingu grał bardzo mało i chyba jedyne jakieś takie zagrożenie dla Resowi, które ja widzę po tym, co widziałem w sobotę na Podpromiu, to właśnie taka nieznajomość rywala. Odnośnie tego meczu, jedna rzecz, która mnie ciekawi, mówiłeś Filipie, że Resowia praktycznie zupełnie odpuściła w tym pierwszym meczu mocną zagrywkę, natomiast tutaj w Bielsku jestem bardzo ciekaw, co zadecyduje Roberto Cerniotti i czy będą próby jednak wzmocnienia tej zagrywki. A pytam dlaczego? No bo wiem, że Wiaczesław Tarasow ma za sobą grę na ataku. Bartek Janeczek, wszyscy doskonale wiemy, że również był przez długie lata atakującym. No a wygląda na to, że to właśnie będzie podstawowa linia przyjęcia Bielska. No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w Plusligze. Plusliga nie jest raczej znana z tego, że tutaj zagrywa się w jakiś piorunujący sposób, tak jak jest to w Rosji czy we Włoszech. No ale mimo wszystko myślę, że jest to linia przyjęcia bardzo ryzykowna. Czyli w pewnym sensie ofensywa Bielska-Białej to taka szklana armata. W Będzinie w drugiej kolejce spotkanie dwóch drużyn, które w pierwszej kolejce zaprezentowały się dość słabo i przegrały swoje mecze za 3 punkty. MKS Będzin podejmie Cerrad Czarnych Radom. I teraz, jak to zawsze bywa w przypadku porażek w pierwszych kolejkach, w przypadku drugiej kolejki jest pytanie, czy Będzin i czy Radom są tak słabi, czy była to forma wypadku przy
pracy. Ja stawiam w tej kolejce na Będzin, przede wszystkim z uwagi na ich bardzo specyficzną halę. Jeżeli tylko do Rafaela Raujo, który zanotował bardzo dobry występ meczu w Lubinie. Powiedziałbym, że wręcz rewelacyjny, zwłaszcza w porównaniu do swoich kolegów. Wystarczy, że Rafaela Raujo uzupełni czy Waliński, który bardzo go cenię. Dla mnie to jest jeden z tych zawodników dość niedocenianych. To jest trochę taki typ właśnie Maćka Pawlińskiego, którzy dokładają we wszystkim i są bardzo stabilni. Natomiast ten mecz w Lubinie dla niego był ewidentnie nieudany. Myślę, że jeżeli tylko trochę więcej siły na lewym skrzydle dołoży Będzin, Czarni mogą mieć duży problem. Z drugiej strony Czarni Radom, którzy akurat na własnej hali zaprezentowali się na zagrywce tak słabo, nie mogą powtórzyć aż tak słabego występu na zagrywce. Całkiem ciekawy mecz. Myślę, że też mecz dwóch drużyn o dość zbliżonym potencjale, a jeszcze biorąc pod uwagę specyficzną halę w Sosnowcu, w której mecze rozgrywa MKS Będzin, szykuje nam się bardzo ciekawe widowisko. Jestem ciekaw zagrywki Radomian pod złotym sufitem. Szło im fatalnie. To może pod tym specyficznym sufitem z oświetleniem prowadzonym przez środek w Sosnowcu pójdzie im lepiej. No na pewno jeśli chcą z Będzina wywieźć punkty, a nawet ich komplet, no to muszą tę zagrywkę znacznie poprawić. Zwycięzcą tego meczu będzie zespół, który jako pierwszy przełamy swoją słabość z pierwszej kolejki. To znaczy, czy Będzina nie poprawią skuteczność z lewego skrzydła, a czy Czarni będą potrafili zredukować liczbę swoich błędów. A co w sytuacji, w której MKS poprawi grę z lewego skrzydła, a z kolei Czarni poprawią zagrywkę? Myślę, że będziemy mieć wyrównany 5-setowy mecz. Jestem ciekawy, czy nadal w zespole Czarnych grał będzie Kamil Droszyński, czy może już wróci Dejan Vincic, który dwukrotnie pojawiał się na boisku już w pierwszym meczu. No właśnie, jeśli Vincic jeszcze nie będzie w stanie rozegrać całego meczu, bo wiemy, że tam są pewne problemy zdrowotne, no to czeka nas też bardzo ciekawy pojedynek dwóch rozgrywających młodego pokolenia, Łukasz Kozub kontra Kamil Droszyński. Szkoda, że tego nie zobaczymy. Nie zobaczymy tego meczu w telewizji, ale zobaczymy mecz GKS Katowice Łuczniczka Bydgoszcz. Pierwszy mecz GKS-u Katowice we własnej hali i tym razem będzie to katowicki Spodek. Myślę, na co warto zwrócić uwagę. Gdzieś też wspierane dość mocnymi akcjami marketingowymi. Ciekaw jestem, ile osób pojawi się w katowickim Spodku. GKS Katowice podejmie Łuczniczkę Bydgoszcz i o nastrojach w drużynie Łuczniczki Bydgoszcz przed spotkaniem wyjazdowym w Katowicach. Trochę więcej Piotrek Świniarski. Pojedziemy do Katowic pełni optymizmu i pełni wiary, że uda się z tego trudnego terenu wywieźć jakieś punkty, no bo przypomnijmy, że GKS Katowice bardzo pewnie pokonał Czarnych Radom i to w radomskim kotle 3-1. W Katowicach jest przede wszystkim Gonzalo Quiroga, o którym wspominałem w poprzednim odcinku z 6 seta. Bardzo fajny zawodnik ze stabilnym przyjęciem i bardzo wiele widzi podczas ataku, co jest bardzo cenną, można powiedzieć, umiejętnością przyjmującego. Emanuel Kochut na środku, uniwersalny zawodnik, jeśli chodzi o środkowych, ponieważ bardzo dobrze chodzi na krótką przy rozgrywającym, jak i tą krótką tak zwaną odkę, czyli dalej od rozgrywającego. Dobre czucie w bloku, bardzo szybki w dojściu na skrzydła. Tu może być ciężko. Karol Butryn, zawodnik, który w zeszłym sezonie udowodnił, że można na niego stawiać. W tym sezonie będzie wspierany przez Dominika Witczaka i na pewno także z tej współpracy wyniesie bardzo dużo dobrego. Na tę chwilę to są bardzo solidne plusy GKS-u Katowice. Do tego dodajmy jeszcze Marcina Komendę, który w tym sezonie już był w szerokim składzie reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Europy. Także tutaj fajny dyrygent w GKS-ie Katowice jest na pozycji rozgrywającego. Ale to nie jest tak, że GKS Katowice ma tylko i wyłącznie plusy, mają również minusy i z tych minusów będziemy chcieli wykorzystać podczas środowego spotkania w katowickim Spodku jak najwięcej. Atutem GKS-u dodatkowym może być właśnie hala, w której będziemy rozgrywać ten mecz katowicki Spodek. Co prawda mamy tego świadomość, że GKS nie trenuje codziennie w katowickim Spodku, aczkolwiek zawsze ta przewaga tej wielkiej hali, tej mekki polskiej siatkówki może być również korzystna dla miejscowych zawodników. Mimo trudnego początku plusligowego jedziemy optymistycznie nastawieni i będziemy chcieli na pewno wywieźć punkty z Katowic.
Nie uważam, żeby w tym meczu cokolwiek złego mogło stać się Katowicą. Ja nie skreślam drużyny z Bydgoszczy, też nie chcę wyciągać tak daleko idących wniosków po pierwszej kolejce. Oczywiście to jest kuszące, ale jeszcze mamy bardzo dużo grania przed sobą. Natomiast sytuacja, w której GKS Katowice wywozi jednak 3 punkty, nawet grając z Radomiem, który nie zaprezentował pełni swoich możliwości, jest to coś, co zdecydowanie stawia Katowice w roli faworyta tego spotkania. No to będzie ostatni środowy mecz tej kolejki, no bo podobnie jak w przypadku pierwszej kolejki, 2 mecze mamy przełożone. Jastrzębski Węgiel zagra swój mecz wyjazdowy z Zaksą o tydzień później. Tu problemem był brak wolnej hali przy ulicy Mostowej w Kędzierzynie. Natomiast PGS Krabbeł-Chatów podejmie Beniaminka Aluron Virtu Warte Zawiercie dopiero w listopadzie. Nie będzie więc meczu Jastrzębia, nie będzie meczu Skry, a te drużyny zaczną tym samym swoją rywalizację w Plusidze dopiero od trzeciej kolejki i od razu od meczu ze sobą. To będzie jeden ze zdecydowanych hitów trzeciej kolejki. Niedziela, 8 października, godzina 12:30, dość ciekawa pora do niedzielnego obiadu, a może nawet jeszcze przed nim, no ale wiemy, z czego to wynika. Wynika to po prostu z meczów eliminacji Mistrzostw Świata w piłce nożnej, gdzie Polsat te mecze musi pokazywać. To jest wymóg zapisany w umowie, którą stacja ma podpisaną z UEFA. Ta pora rozgrywania spotkań kojarzy mi się odrobinę z meczami Brazylii, które z tego co pamiętam potrafią się rozgrywać na przykład o 13-14 polskiego czasu, co oznacza, że w Brazylii te mecze rozpoczynają się nawet o godzinie 9. Nie mówimy tutaj o turnieju drugiej rangi, na którym Egipt mierzy się z Kamerunem, tylko mówimy tutaj o regularnie rozgrywanych w ramach Ligi Światowej spotkaniach reprezentacji Brazylii. Jest to pora nietypowa, podobnie jak dzień wcześniej rozegrane zostanie spotkanie Resowi z Kędzierzynem Koźle. Tutaj akurat pierwsza sprawa jest taka, że są właśnie eliminacje Mistrzostw Świata w piłce nożnej, a druga sprawa jest taka, że na podpromiu rozegranie zostanie turniej kobiet, w którym weźmie udział Developers. I tam z tego co widziałem, to pierwsze spotkanie zaplanowane na godzinę 17, także tu po części być może liga jest usprawiedliwiona tym, że po prostu Developers poprosił o to, żeby hala była dostępna, dlatego gramy tak wcześnie. Jastrzębski Węgiel, PGS Krabbeł-Chatów. Co o tym meczu wiadomo niewiele. Jastrzębia nie widzieliśmy jeszcze w starciu o punkty. Skrę widzieliśmy tylko w Superpucharze. W tym Superpucharze Skra, fakt, grała już w pełnym składzie, ale wiemy, że Milat Ebadipur dopiero co wtedy dotarł do Bełchatowa. Natomiast mimo to Skra zdołała pokonać Zaksę, no i wyglądała chyba całkiem obiecująco. A zwłaszcza obiecująco wyglądał Bartek Bednosz, ale o tym mówiliśmy już sporo w pierwszym odcinku. Jak zmiany w drużynie PGS Krabbeł-Chatów wpłyną na ich styl gry? No ewidentnie tutaj największą różnicę, jaką widać w porównaniu do poprzedniego sezonu, jest postać Grzegorza Łomacza. Grzesiek Łomacz, bardzo dokładny, ale na pewno nie jest aż tak fantazyjnym rozgrywającym jak Nicolas Uriarte. I czy wy widzieliście już w tym Superpucharze jakieś zalążki tego, że styl Skry może się zmienić? Może nie jest aż tak fantazyjnym, jak to ładnie określiłeś, ale nie jest też aż tak zwariowanym. A ja mam wrażenie, że im dłużej Nico Uriarte grał w Skrze, tym bardziej był niechlujny. I może to nie będzie do końca popularna opinia, ale ja bym się do końca nie zgodził z tym, że Nicolas Uriarte grał z Mariuszem Wlazłym tak, jak Mariusz lubi i jak wykorzystuje to jego umiejętności na ten moment, bo moim zdaniem Mariusz Wlazły cały czas ma naprawdę imponujący zasięg w ataku, a przy piłkach od Uriarty, które często były co prawda szybkie, ale nie do końca dokładne, nie do końca na odpowiednim pułapie, nie mógł się rozwinąć w tym ataku. Jestem ciekaw, czy nie okaże się, co może być dla wielu osób zaskoczeniem, że przy Grzegorzu Łomaczu Mariusz Wlazły będzie wyglądał lepiej niż do tej pory i że wróci do tego poziomu, jakiego kibice Skry oczekują, a jaki, zwłaszcza w ważnych spotkaniach, ostatnio jednak rzadko prezentował. Natomiast jeszcze jedna rzecz, na którą zwrócę uwagę przy Grzegorzu Łomaczu, to jest zawodnik, który świetnie gra środkiem. No a akurat jeśli chodzi o środkowych, zwłaszcza w ofensywie, no to Skra tutaj moim zdaniem wyprzedza i to o spory dystans całą resztę ligi, no bo Sreczko Lisina tu nie musimy nic dodawać, ale i Patryk Czarnowski, który wiemy, że ze względu na przebyte zapalenie płuc Karola Kłosa będzie podstawowym środkowym na początku tej ligi, to też jest zawodnik, który ma ogromny potencjał. No i to jest przede wszystkim zawodnik, który ci kibice, którzy śledzą Plusligę już dość długo, mogą pamiętać współpracę właśnie tego rozgrywającego z tym środkowym w czasach. No i tutaj właśnie taki ciekawy przypadek Jastrzębskiego Węgla, wtedy kiedy trenerem tej drużyny był Roberto Santilli. Wtedy naprawdę Patryk zdominował tę ligę, jeśli chodzi o atak ze środka. Mówimy dużo o Skrze, no to powiedzmy też o Jastrzębskim Węglu. I tutaj głos oddałbym osobie, która ten klub zna naprawdę bardzo dobrze, aczkolwiek od pewnego czasu patrzy na jego poczynania z całkiem sporego dystansu.
były dziennikarz sportowych Faktów, Michał Biegun. Mamy nadzieję, nowy, stały nabytek podcastu Szósty Set. Kwota odstępnego, pozwolimy sobie jej nie ujawnić. Neymar to nie był, ale mamy nadzieję, że będzie spisywał się równie dobrze. W końcu w Jastrzębiu, jak w tytule powieści Erika Marii Remarka, bez zmian. Zespół nie przeszedł rewolucji kadrowej, jak to bywało w poprzednich sezonach. Kibice nie będą musieli tracić pierwszych kolejek na naukę nowych nazwisk i twarzy w zespole, a także ich narodowości. Jedyny nowy siatkarz w podstawowym składzie to argentyński przyjmujący. Rodrigo Quiroga w awaryjnym trybie pojawił się na Śląsku po tym, jak Kevin Tilly postanowił spełnić marzenia i wyjechał do Chin. Postawa Argentyńczyka może być zagadką, bowiem poprzednio występował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednak z równie egzotycznego kraju kierunek na Śląsk obrał Salvador Hidalgo Oliva, gwiazda poprzedniego sezonu i motor napędowy Jastrzębian. Motywacją dla Rodrigo Quirogi może być rodzina, bowiem w GKS-ie Katowice wylądował jego młodszy brat i na pewno nie będzie chciał być gorszy. Do tej pory rodziny wybitnych reprezentantów Argentyny dobrze radziły sobie w pluslidze. Facundo Conte i Nicolas Uriarte wstydu swoim ojcom nie przynieśli. Oby wujek Rodrigo i Gonzalo, Raul Quiroga, nie musiał się za nich wstydzić w towarzystwie brązowych medalistów w Seulu. Ja liczę z kolei, że wybijającą się postacią jastrzębskiego węgla będzie Maciej Muzaj, który po tym, jak Ferdinando de Giorgi skreślił go z reprezentacji, ma coś do udowodnienia. Jeśli tylko ominą go kontuzje, to na pewno wraz z Oliwą będzie nie tylko nadawał ton drużynie Marka Lebedu, a wręcz brał na siebie odpowiedzialność za wynik. W poprzednim sezonie sporo mówiło się, że Jastrzębian w końcu może dopaść zmęczenie. Teraz będzie jeszcze trudniej, bowiem przed zespołem gra w Lidze Mistrzów. Dodatkowe mecze i podróże mogą spowodować, że w pluslidze Lebedu będzie musiał sięgnąć do rezerw. A tu jedna nowa twarz w postaci szwedzkiego rozgrywającego Dardana Lusztaku. Być może szansę z zespołami teoretycznie słabszymi dostanie Marcin Ernastowicz. W zespole pozostał Jason Drocco, kanadyjski siatkarz o skali nieobliczalności porównywalnej z moim wysłużonym Volkswagenem Polo. Dobre warunki, niezły silnik, ale a to wyciekał olej, nawalał cylinder, a z rury wydechowej bił biały dym. Sezon 2017-2018 to sprawdzian dla Marka Lebedu. O ile poprzednio zespół grał bez kompleksów i mógł sobie pozwolić na pewną fantazję w grze, tak teraz może pojawić się presja, a grono rywali chętnych zająć ich miejsce jakby większe niż w ubiegłym sezonie. Dla podcastu Szósty Set, Michał Biegun. Odnośnie Rodrigo Quirogi, czytałem ostatnio ten bardzo ciekawy wywiad, który ukazał się na stronie plusligi.pl. 30-letni Rodrigo Quiroga w swojej karierze zaliczył już m.in. Grecję, Włochy, Brazylię, ale poprzedni sezon spędził w Dubaju, gdzie jak sam mówi, poziom nie jest wysoki. Trafił tam m.in. przez to, że po prostu nie miał innych ofert i przez aspekt finansowy oraz chęć takiego psychicznego i fizycznego odpoczynku. Wyjazd tam zakończył się pierwszym od wielu lat brakiem powołania do reprezentacji, więc pewnie wróci do Jastrzębia taki pełny chęci do gry do tego zespołu. Z takich ciekawych rzeczy, które Argentyńczyk opowiada, tam nie ma czegoś takiego jak analiza wideo gry przeciwnika. Po prostu przychodzi trener i mówi: okej, panowie, gramy. Co więcej, nie ma tam nawet treningu, w którym uczestniczy cały zespół. Zwykle pojawia się tam kilka osób i jest to na porządku dziennym. Charakteryzując swoją grę, Rodrigo mówi, że na pewno nie będzie liderem w ataku, a bardziej podporą formacji defensywnej, czyli wypisz wymaluj to będzie Scott Tuziński w poprzednim sezonie, z którym Jastrzębie wyglądało jeszcze lepiej niż bliżej końca sezonu, kiedy Amerykanina już nie było w składzie. I tak jeszcze biorąc pod uwagę, że Quiroga chciałby wrócić do reprezentacji Argentyny, to ambicji mu nie powinno zabraknąć, więc być może jastrzębski węgiel na tym wydawałoby się bezrybił po odejściu Kevina Tilly, jednak wcale nie złowiło dzierowego kalosza. Szczególnie, że zdrowie Kevina Tilly było dużym znakiem zapytania. Nie było wiadomo, czy on będzie dobrze przygotowany do nadchodzącego sezonu, więc finalnie myślę, że Jastrzębie nie ma tak naprawdę za czym płakać. No, Kevin pojechał spełniać swoje marzenia i należy to uszanować. Druga postać na przyjęciu w drużynie jastrzębskiego węgla, Salvador Hidalgo Oliva. Jedna rzecz, która mnie zastanawia, czy można powtórzyć aż dwa tak dobre sezony, jeden po drugim, czy będzie w stanie pełnić aż tak istotną rolę, jaką pełnił w poprzednim sezonie. Takiego dobrego, indywidualnego występu pojedynczego zawodnika już od kiedy śledzę Plusligę, ja osobiście nie pamiętam.
No może ewentualnie Mariusz Wlazły jeszcze w początkach swojej kariery, on też tak naprawdę gdzieś tam w pojedynkę się mówiło, że wygrywał skrzetę mistrzostwa. Ja zapytam tak, czy można powtórzyć dwa takie sezony z rzędu i nie być siatkarzem Zenitu Kazań, nie być siatkarzem Sady Cruzeiro, nie być siatkarzem Lube czy Witanowa, a grać przecież przed Plus Ligą w różnych dość egzotycznych miejscach. Nie wiem, ja bym nie oczekiwał od Oliwy aż tak dobrego sezonu jak ten poprzedni. Nie mówię, że nie zagra znowu świetnie, ale chyba bardzo ciężko będzie mu powtórzyć aż tak dobre występy, bo pamiętajmy, że w zasadzie poza pierwszym półfinałem z Zaxą, no to on nie zszedł poniżej bardzo dobrego poziomu. A może nas zaskoczy, może mnie zaskoczy i może będzie jeszcze lepszy. Ciężko mi to sobie wyobrazić, no ale nie takie rzeczy widział świat. Ja jestem zaintrygowany tym, czy Jastrzębski Węgiel jest w stanie powtórzyć aż tak dobry sezon. Moim zdaniem poprzedni sezon był w dużej mierze maksem akurat tego konkretnego składu personalnego. Mi się kojarzy taka sytuacja, jaka była w ekipie Delekty Bydgoszcz. Tam też była taka ekipa, która grała trochę ponad stan. Jeśli ja dobrze pamiętam, Delekta tam zakończyła sezon 2011-2012 na miejscu chyba czwartym, ale później w ćwierćfinale przegrała właśnie zresztą z Jastrzębskim Węglem. No i też się już wydawało, że ta drużyna tak naprawdę osiągnęła gdzieś swojego maksa. No a co było później, niektórzy pewnie pamiętają, bo Delekta wygrała całą fazę zasadniczą. Delekta spowodowała, że Resovia ze Skrom musiały mierzyć się później w fantastycznym swoją drogą ćwierćfinale. Spowodowała, że jeden z tych zespołów, czyli ostatecznie Skra, wypadł z czwórki. No i mimo, że koniec końców bydgoszczanie skończyli poza podium, bo i półfinał z Resovią i mecze o trzecie miejsce właśnie z Jastrzębiem kończyły się wtedy porażkami, no to kto wie, wtedy Delekta startowała z miejsca piątego, skończyła na czwartym, teraz Jastrzębie startuje z miejsca trzeciego, zobaczymy gdzie skończy. Zmiany, które miały miejsce w drużynie Jastrzębskiego Węgla, czy też zmiany, które miały miejsce w drużynie PGS Krybełchatów, można oceniać różnie, jedno jest pewne, 12.30 8 października myślę, że czeka nas siatkarska uczta, ale dla prawdziwych fanów siatkówki pozycja obowiązkowa. Podobny sposób z pozycją obowiązkową dla wszystkich fanów siatkówki z mecz, który odbędzie się dzień wcześniej, o którym już wspominaliśmy, o godzinie 13 w Rzeszowie Asseco Resovia Rzeszów podejmie mistrza Polski Zaxę Kędzierzyn-Koźle. Pierwsze zderzenie Asseco Resovii z rywalem, który na pewno aspiruje do medali mistrzostw Polski. To na co warto zwrócić uwagę, Zaxa będzie bardziej wypoczęta, bo Zaxa ten mecz drugiej kolejki, tak jak mówiliśmy, ma przełożony o tydzień. Kędzierzynianie będą mieli czas na przygotowywanie się do meczu z Resovią już tak naprawdę od zakończenia tego meczu w Zawierciu, czy może no powiedzmy od powrotu do Kędzierzyna, ale tam też wcale daleko nie jest. Natomiast Resovia no, ma jeszcze ten mecz w środku tygodnia i to na pewno zobaczymy, ale myślę, że utrudni rzeszowianom przygotowanie do tego niewątpliwego szlagieru tej trzeciej kolejki, jednego z dwóch. Paradoksalnie może to źle sobie trochę ułatwić, bo będzie miała za sobą dwa takie przetarcia przed tym spotkaniem. Okej, może teoretycznie łatwiejsze, bo jednak Bielsko i Kielce, myślę, każdy się zgodzi, to nie jest rywal klasy zespołu aktualnego mistrza Polski. Nie wiem, czego się po tym meczu spodziewać. To będzie też fajna weryfikacja, myślę, obu atakujących. Zobaczymy, czy przez ten tydzień Maurice Torres gdzieś bardziej się zgra z Benem Tioniutkim, bardziej przystosuje się powiedzmy do Plus Ligi. A z drugiej strony to będzie pierwszy mecz, który pokaże gdzieś na co stać Jakuba Jarosza i czy on jest w stanie grać na wysokim poziomie w starciu z bardzo mocnymi rywalami. Myślę, że ten mecz będzie takim meczem wielkich znaków zapytań, to znaczy jak przeciwko sobie spiszą się takie dwa mocne zespoły. Ciekaw jestem, czy na boisku pojawi się Tibor Rosard już, który w pierwszym meczu ani na moment nie wszedł na boisko. Z kolei od strony Kędzierzyna-Koźla ciekawy, czy w końcu dobry mecz w ataku zaliczy Maurice Torres, czy znów będzie potrafił tak dobrze zagrywać na opcje dla siebie hali jak w Zawierciu. Chyba trzeba się tym meczem dyrektować i czekać, jakie odpowiedzi na te pytania ten mecz przyniesie. Powiem jedną rzecz, ogólnie ciężko jest coś wyrokować przed tą trzecią kolejką z tego względu, że przed nią, już tak bezpośrednio przed tymi meczami, będziemy znacznie mądrzejsi, no bo będziemy wiedzieli o tym, co wydarzy się w drugiej kolejce. Nie dotyczy to oczywiście meczu Jastrzębia ze Skrą. Natomiast jeden mecz, o którym jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć kilka zdań, to jest mecz Aluronu Wirtu Warty Zawiercie z Treflem Gdańsk. Do Zawiercia znowu przyjeżdża drużyna z naprawdę wielkimi nazwiskami. I nawet nie o samym meczu, ale chciałbym porozmawiać o terminarzu Zawiercia, no bo Zawiercianie pod tym względem
naprawdę mają tutaj terminarz bardzo ciężki. Jak wiemy, zaczęli od meczu z Zaksą. Później mieli grać z PGS Krom na wyjeździe. Ten mecz został przełożony na listopad, ale to tak naprawdę niewiele poprawiło sytuację. W trzeciej kolejce przyjeżdża Trefl. Tydzień później przyjedzie Jastrzębski Węgiel. Znowu przełożony jest mecz piątej kolejki za Seko Resowią, ale następnie Indykpol AZS Olsztyn. W październiku jeszcze czeka Zawiercian wyjazd do Lubina i mecz z Kuprum. Także naprawdę ten październik bardzo ciężki dla Zawiercia. No i może się okazać, że mimo naprawdę dobrej gry, tak jak było to na przykład w meczu z Zaksą, Zawiercianie ten październik skończą z bardzo niewielkim dorobkiem punktowym. Warto mieć to na uwadze moim zdaniem. To może być trochę podobna sytuacja, jak w poprzednim sezonie wyglądało to w przypadku Espadonu Szczecin. Tak jest, właśnie to samo mi przyszło do głowy. Zawiercianie ten mecz pomimo porażki z Kędzierzynem skończyli chyba z takim uśmiechem na ustach, natomiast patrząc na to, co czeka ich w kolejnych spotkaniach, kto wie, czy nie będzie tam podobnie jak w Szczecinie. Szczecinianie tej pasy raczej szczęśliwie nie zakończyli. Tam trenerem przestał być Milan Simojlowicz, zespołem pożegnali się Georgi Bratojew, także ta seria ciężkich spotkań dla nich skończyła się bardzo źle. Kto wie, czy nie będzie podobnie właśnie z drużyną z Zawiercia. Nie zazdroszczę im takiego terminarza. Ścieżka zdrowia. Trudno oczekiwać od Zawiercia, żeby po tych 7-8 spotkaniach wylądowali w czubie tabeli. Każdy zdobyty punkt może być traktowany przez nich jako sukces, bo rywale bardzo trudni. Poza tym w trzeciej kolejce Indykpol AZS Olsztyn zmierzy się z BBTS-em. Tutaj chyba się zgodzimy, Olsztynianie będą zdecydowanymi faworytami. Podobnie jak w Lubinie Kuprum, które podejmie Dafis Połem Kielce, Cerat Czarni Radom będą próbowali tym razem spisać się znacznie lepiej przed własną publicznością. Zmierzą się ze Spadonem Szczecin. Ciekawe, czy tam z kolei Jeff Menzel gdzieś z tą naszą ligą się zapozna nieco lepiej. Zapozna się też nieco lepiej z blokiem, jaki tutaj jest, bo myślę, że to był jeden z podstawowych problemów. Jak również zresztą z zagrywką, bo i miał problemy w przyjęciu. A jeśli tak i znacznie się poprawi w stosunku do tego, co na przykład pokazał w Olsztynie, to czy zgodnie z tym, co mówiłeś, Filipie, faktycznie będzie tym brakującym ogniwem. Łuczniczka Bydgoszcz MKS Będzin. Tutaj być może szansa na pierwsze punkty dla bydgoszczan. No i ostatni mecz telewizyjny, poniedziałek godzina 18, Oniko Warszawa na Torwarze zmierzy się z GKS-em Katowice, czyli dwa zespoły, które, przypomnijmy, w tamtym sezonie biły się do końca o 9 miejsce w lidze i było to między innymi pożegnanie Pawła Zagumnego, obecnie dyrektora sportowego Warszawian. Tyle o Plus Lidze. Poruszymy teraz bardzo krótko, ale w kolejnych tygodniach, kiedy nie będziemy mieli takiego natłoku meczów, kiedy nie będzie kolejek Plus Ligi w środku tygodnia, postaramy się mówić o tym trochę więcej. Wystartowały rozgrywki pierwszej ligi, które wyłonią zespół, który, przypomnijmy, zagra w barażu z 14 ekipą Plus Ligi. Debiut w roli trenera AZS-u Częstochowa zaliczył Krzysztof Stelmach, znany już z drużyn plusligowych. Debiut udany, zwycięstwo z SMS-em PZPS-em Spała 3-1. Natomiast chyba najciekawszy mecz i największa niespodzianka pierwszej kolejki miała miejsce w Nysie, gdzie swój debiut trenerski zaliczył z kolei Piotrek Łuka. Przyjechał do Nysy Norwid Częstochowa, czyli zespół, który, przypomnijmy, utrzymał się przy zielonym stoliku. I pomimo utrzymania przy zielonym stoliku, Norwid Częstochowa ograł Stal Nysa 3-1. Czyli po pierwszej kolejce dwie drużyny z Częstochowy mają 3 punkty. Ciekawe, czy to zwiastun interesujących derbów. Ciekawe, a liderem jest KPS Siedlce, który bardzo gładko pokonał Lechię Tomaszów Mazowiecki. Lechię, tam przypomnijmy znane nazwiska, choćby Bartłomiej Neroy. Chyba w Tomaszowie Mazowieckim po tym pierwszym meczu spodziewano się znacznie więcej, no bo trudno spodziewać się mniej niż 56 tylko małych punktów. Dobry początek Siedlec, słaby początek Stalinysa, która chyba najgłośniej mówi o tym, że będzie celowała w przyszłości Plus Ligę. No ale to pierwsze koty za płoty, zobaczymy, co przyniosą następne kolejki. Teraz stały punkt już naszego programu i ligi zagraniczne. Filipie, co ciekawego działo się poza granicami naszego kraju w ostatni weekend? Chociażby druga kolejka Ligi Tureckiej. Wciąż bez porażki został zespół Fenerbahçe Stambuł, który w trzech setach poradził sobie z Galatasaray Alka Achrema. Na Fenerbahçe to już druga zwycięska potyczka w lidze i też oni, przypomnę, zdobyli super puchar, ogrywając Halkbank. A właśnie Halkbank chyba zawiódł swoich kibiców, ponieważ przegrał niespodziewanie 1-3 za Afyon Belediesi, pomimo rewelacyjnej 70% skuteczności Fernando Hernandeza. Pewne 3-setowe zwycięstwo z Iratu. Bartka Kurka w tym zespole nie było nawet w kadrze. Pewnie wciąż chodzi o tę kontuzję, chociaż tam bardzo trudno jakiekolwiek informacje. Z kolei z ławki rezerwowych wchodził Dawid Konarski, co jest pewna różnica, ponieważ on w pierwszym meczu zagrał od początku do końca. Tak, 7 punktów Dawida Konarskiego z ławki. On nie zaczynał tego meczu w podstawowym składzie. Zaczął jego zmiennik, natomiast Dawid musiał wejść i pomóc ekipie Milenkowskiego.
No tak jak mówiłeś, Bartosz Kurek cały czas leczy kontuzję, także nie było go nawet na ławce rezerwowych. W Rosji z kolei trwa seria zwycięstw Zenitu Kazań, który mimo braku Mata Andersona ograł i Białgorod, i Lokomotiv Nowosybirsk i pozostaje po 5 kolejkach już jedynym niepokonanym zespołem w tej lidze. Akurat mieli teraz bardzo trudną przeprawę z Fakiełem, nowy Urengoj. 3-2, także tak naprawdę do końca musieli trochę drżeć o wynik. No Fakieł wiemy, że to jest zespół, który ma zwłaszcza znakomite lewe skrzydło, gdzie gra Dmitrij Wołkow i Jegor Kliuka. Postaci, które już po tym sezonie reprezentacyjnym na pewno nie trzeba nikomu przedstawiać. No ostatecznie Zenit się obronił, ale widać, że no łatwo bez Mata Andersona nie jest. Tak jest, odnośnie drużyny Fakieła, tam może jeszcze wspomnę tylko, że na środku gra Ilja Własow, przecież też aktualny mistrz Europy, więc to nie jest taka anonimowa ekipa. Moim zdaniem pomimo słabego ich startu oni będą szli ciągle w górę. Mówiąc z pamięci, oni teraz chyba mają 4 porażki i tylko jedno zwycięstwo. Natomiast co do tego, że Zenit miał trudną przeprawę, to czytałem wypowiedzi po meczu Władimira Alekno i Dmitrija Wołkowa. Tam Alekno mówił o tym, że to był dla nich trudny mecz pod względem fizycznym przez to, że mieli 2 ciężkie przeprawy z Lokomotivem i z Białgorodem. Natomiast Dmitrij Wołkow wspomniał tylko krótko o 5 secie, kiedy Zenit wygrał 15-9. Wołkow skomentował to w ten sposób, że po prostu rozstrzelał ich Michajłow. Czyli można z tego wysnuć wniosek taki, że Michajłow wciąż jest w dużym gazie po mistrzostwach Europy. I coś trochę nawiązując do tego, co mówiłem przed tygodniem, chociaż rosyjskie media obiegła informacja, że nowym atakującym Zenitu Sankt Petersburg zostanie Drażen Luburić, to Serb wciąż nie zaprezentował się w barwach nowej ekipy, a drużyna Klimkina w 5 kolejce przegrała 2-3 z Gazpromem Jugra Surgut. Rozgrywki kontynuuje Liga Belgijska, czyli liga, gdzie mamy sporo przedstawicieli naszego kraju. No i tutaj naprawdę spora niespodzianka. Ekipa Parki Menen pokonała, i to bez straty seta, Noliko Maseik, drużynę, którą mieliśmy okazję niedawno oglądać w Polsce w turnieju Giganci Siatkówki. Ten mecz asem serwisowym zakończył Polak Janusz Górski. Trzeci set wygrany na przewagi 26-24 i to właśnie Górski zdobył ten decydujący punkt. Bardzo dobry występ zresztą Polaka. 21 punktów, 10 z 19 skończonych ataków. I nie wiem, czy tutaj można wierzyć do końca z oficjalnej stronie Ligi Belgijskiej, no ale ona pokazuje, że Polak zaserwował 10 asów. No to jest naprawdę niesamowite. Niesamowity wynik. 10 z 20 zagrywek kończyło się punktem, no także to wynik tak naprawdę dobry już w ataku, a co dopiero na zagrywce. Filip, widzę, łapie się tutaj za głowę. No i trudno się dziwić. Coś niesamowitego i aż jestem ciekaw, czy to nie jest jakiś błąd. A jeśli mówimy o niesamowitych występach Polaków, no to chyba wreszcie swoje miejsce na ziemi po kilku, krótko mówiąc, nieudanych latach znalazł Marcel Gromadowski. On w tym sezonie występuje w ekipie wolejbalu Kladno w lidze czeskiej. Zaliczył naprawdę imponujący występ, bo skończył 17 z 20 ataków w starciu z ekipą Usti nad Labem. Przypomina mi się taki mecz z Plus Ligi z dawnych lat, czyli z sezonu, kiedy po raz ostatni obowiązywały spadki. Wtedy Marcel grał w AZS-ie Olsztyn. I on w meczu barażowym o utrzymanie w Kielcach zaczął mecz na ławce rezerwowych, zmienił Wojciecha Winnika, jeśli dobrze pamiętam, tam skończył 24 z 34 ataków, no i głównie dzięki niemu Olsztynianie przywieźli z Kielc zwycięstwo, to zwycięstwo, które pozwoliło później w Urani świętować utrzymanie w lidze. O poziomie Ligi Czeskiej może świadczyć fakt, że odnalazł się tam chyba nawet na pozycji atakującego w pewnym momencie Robert Szczerbaniuk, jeżeli dobrze kojarzę. To było akurat przyjęcie i tam zresztą Robert, taka ciekawostka, grał w parze razem z Donovanem Dżaworonokiem. Kto śledził reprezentację Czech podczas Mistrzostw Europy, doskonale zna tego młodego przyjmującego. Widziałem wywiad na stronie klubowej z Marcelem Gromadowskim. On tam mówi, że bardzo dobrze czuje się w Czechach i w wolnej chwili gra na gitarze. Ja w sumie też w wolnej chwili gram na gitarze, to trochę się poczułem siatkarzem po tym wywiadzie. Cieszymy się, że Marcelowi dobrze idzie w Czechach. Życzymy mu wszystkiego najlepszego, jak najbardziej szczerze. Tyle może o tym, co się działo za granicą w ten weekend. Ostatni punkt, tak jak mówiliśmy, to będzie stały punkt naszego programu. Wygrajka. Tutaj już sporo powiedzieliśmy. To, o czym trzeba przede wszystkim pamiętać, podsumowując pierwszą kolejkę, to, że ta pierwsza kolejka się wcale nie skończyła. Mecz z Kry z Treflem przełożony na później, on będzie się liczył później w punktacji, ale ten mecz przełożony na końcówkę października Jastrzębskiego Węgla z BBTS-em będzie się liczył. I tutaj jeszcze może dojść do naprawdę dużych przetasowań, bo myślę, że jest sporo zespołów, które mają czy to na przykład Oliwę na kapitanie, czy może Lukasa Kampę w składzie. Absolutnie nie można na to, co mamy na ten moment w wygrajce w klasyfikacji generalnej, patrzeć jako coś ostatecznego po tej pierwszej kolejce.
No a co mamy? Najlepszym zawodnikiem tej ligi ex aequo dwaj przyjaciele z boiska jeszcze z ubiegłego sezonu, czyli Jan Hadrawa, Olek Śliwka po 32 punkty. Ci, którzy wybrali jednego z tych zawodników na kapitanie, na pewno mogą się cieszyć. W dalszej kolejności bardzo dobry występ Sama Dero, o którym już mówiliśmy. Kuba Kochanowski, środkowy, który zdobywa 29 punktów, to nie jest aż takie oczywiste. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik punktowy, jeżeli chodzi o wygrajkę. Mateusz Bieniek, 29 punktów również, czyli wynik identyczny co Kuba Kochanowski. Kto postawił akurat na ten duet środkowych, zapunktował bardzo dobrze. A ja w ostatniej sekundzie przed startem niestety zmieniłem Bieńka na Kochuta, właśnie taki duet bym miał. Ale Emanuele Kochut, 22 punkty, jeśli dobrze pamiętam, też fajny występ. O jego koledze zespołowym Marcinie Komendzie i o tym, co jego występ dał wszystkim tym, którzy wybrali go w Wygraj Polską Ligę Siatkówki, też już mówiliśmy. No i ten Dream Team na ten moment, tak jak już przypominaliśmy, jeszcze przed jednym meczem. Damian Wojtaszek, aż 20 punktów, aż 20 w porównaniu do tego, co mieliśmy w tamtym roku, bo punktacja libero znacznie się zwiększyła, no i tym samym znacznie zwiększyła się rola zawodników na tej pozycji, którzy gdzieś w ubiegłym roku byli zdecydowanie siatkarzami ostatniego wyboru. Odnośnie jeszcze takich zmian w regulaminie, to chyba jest taka zmiana, że środkowi za blok nie mają jednego punktu, a dwa punkty. Tę pozycję zdominował Jakub Kochanowski, którego jak widzę do gry wzięło 44% graczy. Oliwę wybrał teraz 39% zawodników. Także to jest bardzo dobry wynik Kochanowskiego. Widać, kto zdominował te rozgrywki. I to mimo, że Kuba Kochanowski w przeciwieństwie do ubiegłego sezonu, kiedy on kosztował, ile dobrze pamiętam, tylko 1 600 000, teraz jest jednym z najdroższych środkowych, no ale chyba widząc też, w jaki sposób ma zamiar z niego korzystać Paweł Wojcki, no to warto zainwestować te pieniądze. Liderem na ten moment jest zespół MTU, MTU, ciężko mi powiedzieć, jak to mamy wymawiać tak naprawdę, a zespół ten należy do użytkownika o pseudonimie Zbynio Ninio. No i trzeba przyznać, że Zbynio Ninio znakomicie tutaj trafił ze składem, bo ma i Hadrawę, i Kochanowskiego, i Deru, i Śliwka. Co prawda sam Deru na kapitanie, no ale to jest strata tylko jednego punktu w stosunku do tego, gdy je postawił albo na Czecha, albo na Olka. Również Damian Wojtaszek na libero, no i zabrakło tak naprawdę z tego Dream Teamu tylko dwóch zawodników, bo jest i Emanuel Kochut, czyli tutaj podążył moją ścieżką, i Michał Masny. W obu przypadkach 7 punktów straty, także no w sumie tylko 15 punktów mniej niż ten absolutny maks. Możemy tylko pogratulować, ale po raz kolejny przypomnimy, jeszcze może ktoś go wyprzedzić, a na pewno jest wiele zespołów, gdzie Salvador Hidalgo Oliva jest kapitanem. Jeśli jemu ten występ w pierwszej kolejce pod koniec października pójdzie dobrze, to ta generalka zostanie w zasadzie przewrócona do góry nogami. Liderem naszej ligi prywatnej, do której oczywiście z tego miejsca zapraszamy. Myślę, że świetna frajda. Może uda nam się połączyć z ludźmi, którzy będą wygrywali kolejki. Myślę, że to mogło być ciekawe doświadczenie. W każdym razie nie obiecujemy, ale zapraszamy do naszej ligi. Warto się z nami zmierzyć. W szczególności dlatego, że liderem jest Werble. Michał Kwietko-Bębnowski, jego drużyna Hull City zdobyła 188 punktów w pierwszej kolejce i na ten moment jest liderem ligi. Walka zacięta, różnica tylko 3 punktów między pierwszym a drugim zespołem. Tak, kto jest na drugim miejscu, Filip? Drugi zespół należy do Filipa Korfantego, a to ja. ciekawie. A po piętach drugiemu zespołowi depcze zespół trzeci o nazwie Ledwo Przyjdziemy, który należy do... Filipa Korfantego, niesamowite. To naprawdę niesamowita sytuacja, że w pierwszej trójce Filip występuje dwa razy. Natomiast no ja po cichu liczę, że gdzieś przy zwycięstwie Jastrzębskiego Węgla w tym zaległym meczu z BBTS-em za 3 punkty, gdzieś doszlusuje się do tej pierwszej trójki, więc ja jestem zadowolony ze swojej kolejki. Może trochę lepszy wybór kapitana. Jak patrzę na wasze wyniki, też macie prawo być zadowoleni. Chyba nie jest z nami i tak najgorzej. Z obsadzeniem jakiej pozycji największy problem mieliście? Bo jeśli o mnie chodzi, największy problem miałem z drugim środkowym, to znaczy z kimś do pary z Kochanowskim. Ostatecznie wybrałem Lemańskiego, co w sumie nie było takim najgorszym wyborem. Na pewno dało się wybrać lepiej. A jak to było u was? Miałem dokładnie ten sam problem. Ogólnie planuję stawiać tutaj na Sreczko Lisinaca, no ale wiemy, że brakowało meczu Skry w pierwszej kolejce, brakuje zresztą też w drugiej. Także no koniec końców, tak jak mówiłem, bardzo długo był u mnie w składzie Mateusz Bieniek. W ostatniej chwili wymieniłem go na Emanuela Kochuta. Mogę tylko żałować. Ja akurat wybrałem Mateusza Bieńka i Kubę Kochanowskiego. Nie rozumiem, dlaczego mieliście problem z obsadzeniem tej konkretnie pozycji w waszych drużynach. Przecież to było proste jak konstrukcja cepa. I w tym momencie wjeżdża Damian Boruch i jego 35 punktów w starciu z BBTS-em. Jest możliwe.
No ale tak z przymrużeniem oka oczywiście. Wybory nie są łatwe, każdy popełnia błędy, ale myślę, że warto spróbować swoich sił i zapraszamy do naszej ligi prywatnej. Liga prywatna, szósty set. Mamy już 23 drużyny, mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Jesteśmy ligą publiczną, każdy może dołączyć, zapraszamy. To by było na tyle w drugim odcinku szóstego seta. Mamy nadzieję, że się podobało. Jak zwykle piszcie, komentujcie, hashtag na Twitterze, 6tyset. Możecie również pisać do nas na maila, tak samo 6tyset@gmail.com. Jesteśmy również na Facebooku. Zapraszamy na Facebooka. Myślę, że nasza aktywność przez akurat tę konkretną platformę społecznościową finalnie wzrośnie. Zapraszamy do polubienia fanpage'a. Myślę, że no najlepszym wyrazem uznania, przynajmniej z mojej strony, nie wiem, czy się panowie tutaj zgodzicie, właśnie będzie czy komentarz, czy dobre słowo, czy też po prostu polubienie i udostępnienie tego, co tworzymy. Tworzymy to dla was i mamy nadzieję, że wam się podoba i mamy nadzieję, że drugi odcinek nie podobał wam się mniej niż pierwszy. Jesteśmy na SoundCloudzie, jesteśmy już też na YouTubie, jesteśmy też na iTunes. Będziemy się rozwijać też pod tym względem. Mamy nadzieję, że już niedługo poinformujemy was o tym, że można nas znaleźć jeszcze w kolejnych ciekawych miejscach. Dziękujemy za wszystkie wiadomości, które od was dostaliśmy, za wszystkie komentarze, za wszystkie głosy krytyki, tak jak już mówiliśmy na początku. To wszystko nam pomaga, to wszystko sprawia, że będziemy starali stawać się coraz lepszymi. To był drugi odcinek podcastu Szósty Set. Dziękuję. Michał Kwietko-Bębnowski. Piotr Złoch, Filip Korfanty. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki.